oczywiście, żeby to wszystko sprawnie, szybko przebiegło. Natomiast po każdej grupie nagrodzonych będzie taki moment, że będziemy robili sobie fotografię, więc spokojnie będzie ten czas. I potem spróbujemy na koniec zrobić też rodzinne zdjęcie wszystkich zaproszonych i wszystkich ważnych osób, które wręczają tutaj te zaszczytne wyróżnienia. To też jest ważny moment, więc bądźcie Państwo czujni, nie uciekajcie, żeby na tym zdjęciu się znaleźć, bo potem jest krzyk, że wszyscy byli, a mnie zabrakło. To jest jedna ważna informacja. Druga jest taka, za chwilę rozpocznie się oficjalny stream tego wydarzenia. XXI wiek, więc Państwo doskonale wiecie, to już się teraz wszystko transmituje, pokazuje. Jeżeli ktoś, czasami się tak zdarza, nie chciałby być widoczny tam w tej części filmowej, na żywo pokazywanej, to trzeba przejść na balkon. To tam balkon nie jest obejmowany przez kamery, tak po cichu Państwu podpowiadam. Różnie to bywa. W związku z czym wolę uprzedzić, że ten stream na żywo sobie będzie leciał. On jest na stronie YouTube'owej TVNOT. Jest także oczywiście na takiej specjalnej stronie internetowej Światowego Dnia Inżyniera. Czekam już na te ostatnie osoby, które pewnie tutaj zaraz wpadną na naszą salę i za moment już oficjalnie zaczynamy. Ja się nazywam Roman Czejarek, od lat tutaj jestem razem z Państwem. Jestem takim inżynierem pracującym w radiu, ale jako dziennikarz to się w radiu rzadko zdarza, bo inżynierów, oczywiście techników jest bardzo wielu, tych za mikrofonem trochę mniej. I zawsze sobie, kiedy przychodzę tutaj, stawiam pytanie, od czego... O, telefony można wyłączyć dzwoniące ładnie, też żeby w tym streamie nie leciały. Mamy po raz piąty obchodzony Światowy Dzień Inżyniera. I zawsze zastanawiam się nad tym, jaka jest rola inżynierów. Nas wszystkich do spełnienia, oczywiście na różnych stanowiskach, bo Państwo jesteście na tych bardzo ważnych, ja tam tylko na tym skromnym radiowym. Parę dni temu była rocznica drugiej okrutnej napaści Rosji na Ukrainę. Państwo to wiecie, ta pełnoskalowa, jak to się mówi, tak naprawdę chyba już dziesiąta, jak policzymy z Krymem i z Donbasem. I musiałem z radia pojechać tam na kolejne nagrania. Robimy takie nagrania w rocznicy na Ukrainie, lecą na żywo stamtąd programy. Grono jest bardzo ograniczone oczywiście z przyczyn bezpieczeństwa, a ja jestem jedynym inżynierem w tym gronie. I był taki kolega, który inżynierem nie jest i co chwilę się czemuś dziwił. I mówi, słuchaj, wyjaśnij mi, jak to jest na przykład, że tutaj na tej, uwaga jeszcze z banerem, że tutaj na tej Ukrainie jest więcej elektrycznych samochodów niż w Polsce, że ładowarkę do elektrycznego samochodu łatwiej niż w Polsce, a przecież tu jest wojna. Mówi, do licha, coś to jest na głowie postawione, a prąd w gniazdku kosztuje parę razy taniej niż u nas. Wytłumacz mi to tak po inżyniersku. Ja się tak cały czas zastanawiałem, jak mu to wytłumaczyć, a już kropkę nad i postawił wyjazd stamtąd, kiedy przy granicy w Zosinie, jak Państwo wiecie, stała blokada rolników. Absolutnie mają rację, to żeby nie było wątpliwości, ale pierwszy w tej blokadzie ciągnik, który nam zablokował drogę, z takim wielkim banerem precz z Brukselą i tak dalej, miał naklejkę, że sfinansowany z funduszy unijnych, z boku. I jak to wszystko po inżyniersku wytłumaczyć? I tak sobie pomyślałem, że może rola nas wszystkich inżynierów na tych różnych stanowiskach, także moja w radiu, jest taka, żebyśmy ludziom mądrze po inżyniersku ten świat tłumaczyli, bo świat jest skomplikowany, ale kto jak kto, jeżeli inżynierowie nie poradzą sobie z wyjaśnieniem, to już nikt inny rady nie da. Dobrze, stawiamy kropkę. Kto miał czas, mógł się na balkonie znaleźć. Balkon pusty, bardzo się cieszę. Panowie, możecie w takim razie już oficjalnie tamtę stronę streamową włączać. Bardzo się cieszę, że mogę tutaj z Państwem być. Zaczynamy oficjalnie uroczystość piątych obchodów Światowego Dnia Inżyniera, 30. edycji plebiscytu o tytuł Złotego Inżyniera 2023 i oczywiście przy okazji 158 lat istnienia Przeglądu Technicznego. To jest najstarsze wydawane bez przerwy pismo techniczne. Pamiętajmy o tym, bo warto o tym pamiętać. Wszystko jest transmitowane online. Jeżeli ktoś z Państwa chce oglądać, komentować, to oczywiście w tej chwili można to także tam robić na stronie, na kanale YouTube'owym TVNOT i na stronie internetowej Światowego Dnia Inżyniera. Zapraszam Panią Prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, Pani Ewa Mańkiewicz-Cudna, a Państwa poproszę o ładne brawa dla Pani Prezes. Witam Państwa, ja się zawsze czuję, jak słyszę te brawa, zanim cokolwiek powiem, to się strasznie czuję speszona, bo jak mi coś nie wyjdzie, to już brawa dostałam, a coś mi nie wyszło, więc witam serdecznie wszystkich Państwa i dziękuję za przyjazd, za przyjęcie zaproszenia. Witam tych, którzy są tu zgromadzeni na sali, jak również tych, którzy włączają się w tej chwili, żeby oglądać nas przed ekranami swoich komputerów, czy w swoich smartfonach. No teraz to już nie wiem w czym jeszcze, ale w każdym razie, którzy uczestniczą w tym dzięki właśnie wynalazkom inżynierskim. Szanowni Państwo, zanim przywitam gości,
to chciałabym najpierw przywitać, powiedzieć tak, że tak jak pan Roman Czejarek powiedział, jest to Światowy Dzień Inżyniera, a więc Święto Inżynierów. Czyli kogo witam? Witam wszystkich inżynierów. Ja nie lubię feminatu, więc inżynierki, ale ponieważ są tacy, co lubią, więc witam inżynierki i inżynierów serdecznie. A teraz pozwolę sobie przywitać wybranych naszych gości, choć powiem, że nie ma tutaj osób, które by dla nas nie były ważnymi gośćmi. Zawsze jednak cieszymy się, że znaleźli czas, że znalazły czas osoby, które no, są mocno zajęte. Witam pana ministra Andrzeja Derę, sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Ma do nas dojść, ale ja już przywitam, bo potem może nie być możliwości. Ma do nas dojść podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki, pani Maria... O! Już jest! O! Proszę. Zawsze mówię, że mam teraz kłopot z tym, że kiedyś dobrze widziałam, a teraz jeszcze pamięć pan mama ciągle jakoś nie wszystkich dostrzegam. Przepraszam bardzo, witamy pani minister, cieszymy się, że jest pani z nami. Witam pana profesora Michała Kleibera, szefa UNESCO na Polska, szefa kapituły Orła Białego, ale jednocześnie złotego inżyniera 25-lecia. Witam pana profesora Ryszarda Pregiela, bo już tak będę patrzyła, jak tutaj szefa honorowego prezesa Polskiej Izby Zaawansowanych Technologii. Witam pana Jacka Orła, dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Witam, to już panią minister przywitałam. Witam pana profesora Tomfila Jesionowskiego, prezesa, przewodniczącego konferencji rektorów polskich uczelni technicznych, witam, i jednocześnie rektora Politechniki Poznańskiej. Pana ministra już żeśmy witali. Witam pana Krzysztofa Pietraszkiewicza, witam serdecznie, który zawsze mi się kojarzy z bankami, ale teraz reprezentuje Radę Uczelnianą Politechniki Warszawskiej, a ponieważ Politechnika Warszawska to jest ta, z której na ogół zawsze absolwenci mają najwięcej tytułów, także cieszymy się, że jest pan z nami. Ale myślę, że jest również z nami pani profesor Renata Walczak, prorektor Politechniki Warszawskiej. Witamy pani. To w tym momencie pozwolę sobie również powiedzieć, że jeszcze dwie uczelnie techniczne mają zawsze mocną reprezentację absolwentów, którzy otrzymują te tytuły, a to już 30 lat, proszę państwa, to już jest ponad 500 laureatów. W związku z tym, że są to dwie uczelnie, jest to AGH, witam więc pana profesora Rafała Wiśniowskiego, prorektora AGH. A trzecia uczelnia, która ma w tym roku również sporo laureatów, którzy kandydowali również do tego tytułu, to witam pana Witolda Pawłowskiego, prorektora Politechniki Łódzkiej. Witam serdecznie wiceprezydenta Warszawy. Cieszymy się, że jest z nami pana Tomasza Bratka. Witam profesora Bogusława Smulskiego, który zawsze jest też z nami i wspomaga nas w różnych merytorycznych przedsięwzięciach. Witamy serdecznie. Witam pana profesora Tadeusza Burczyńskiego, dyrektora Instytutu Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk, a jednocześnie przewodniczącego Rady Dyrektorów Jednostek Badawczych Polskiej Akademii Nauk. Witamy bardzo. Szanowni państwo, miał z nami być, ale tak się patrzę, przedstawiciele Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. O, witamy pana prezesa Mariusza Dobrzenieckiego, a z nim razem mam nadzieję, że jest pan, to już powiedziałam, ja tak daleko już w tym piątym czy szóstym rzędzie nie widzę. Witam pana Romana Lulisa, prezesa
Mazowieckiej Izby Inżynierów Budownictwa. Witam pana Wiesława Paluszyńskiego, prezesa Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Witam pana Stefana Kamińskiego, prezesa Krajowej Izby Elektroniki i Telekomunikacji. Tak, jeszcze za chwilę będę witała naszych kolegów z NOT-u, ale na razie chciałam... O, i również przybył, leciutko się spóźnił, ale przybył. Witam pana profesora Jana Schmidta, diamentowego inżyniera, honorowego prezesa KRASP-u. Witamy. Szanowni państwo, witam Jerzego Barglika, prezesa Polskiej Akademii Inżynierskiej w Polsce. Akademii Inżynierskiej w Polsce. Witam serdecznie. Szanowni państwo, również z nami są dzisiaj wielu prezesów stowarzyszeń naukowo-technicznych tworzących naszą federację. Witam, widzę tutaj w tej chwili prezesa SEP-u, największe stowarzyszenie, profesora Cieślika. Witam pana Sławomira Cieślika. Witam również prezesa Stowarzyszenia Chemików w Polsce, Inżynierów Chemików w Polsce, pana Jerzego Klimczaka. O, na samym końcu usiadł. Dobrze, żeśmy się na schodach spotkali, to wiedziałam, że jest. Szanowni państwo, również serdecznie witam, jeszcze tak patrzę, kogo, czy pani, czy szefowa PZITB też jest obecna, miała być, to nie ma, o, a laureata ma i nie przyjechała, żałujemy bardzo. Szanowni państwo, chciałam również powiedzieć, że z nami są dzisiaj goście, nasi koledzy ze stowarzyszeń polonijnych i cieszymy się bardzo, że mieli okazję właśnie uczestniczyć, przyjechać do Polski i uczestniczyć. Niektórzy są na stałe, już wrócili po 30 paru latach nieobecności. Witam profesora Andrzeja Nowaka, prezesa Rady Inżynierów Polskich w Ameryce Północnej. Witamy serdecznie. A z nim od razu witam pana profesora Moncarza, miał być, nie ma. Pana Janusza Zastockiego. I również witam przedstawicieli z Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych. Witam pana Krzysztofa Ruszczyńskiego. No. Proszę państwa, to mam nadzieję, że udało mi się przywitać prawie wszystkich, których dostrzegłam. Jeżeli nie, to ja sobie potem usiądę, jak będą wykłady i sobie sprawdzę na ściągawce, czy się nie omyliłam i czy kogoś nie przywitałam. Szanowni państwo, ja bym zawsze tradycją tego naszego spotkania z okazji wręczania tytułów Złotego Inżyniera, co robimy już po raz 30, jest to, że chcemy, żeby tu była atmosfera koleżeńskości i takiego pewnego rodziny inżynierskiej. Szanowni państwo, w 2019 roku na Światowym Zjeździe Inżynierów, gdzie z całego świata zjechało się ponad 4000 inżynierów, uznano, że warto by było zwrócić uwagę społeczności światowej, ale również tych, którzy rządzą, że ten świat, w którym żyjemy, to właściwie jest światem stworzonym przez inżynierów i że to od nich zależy, czy potrafimy dalej tworzyć ten świat w ten sposób, że będzie on nam przyjazny, czy że będzie nam szkodził. Dlatego, że wszyscy chcemy, żeby było nam coraz lepiej, coraz łatwiej żyć, coraz łatwiej pracować, ale czasami nie patrzymy, a zwłaszcza wtedy, kiedy coś nam dokucza, nie patrzymy, jakie są potem dalekowzroczne skutki tej naszej działalności. I w związku z tym uznano za konieczne, aby raz do roku, oczywiście inżynierowie pracują cały czas, odbywają się konferencje o ważności tego zawodu, o osiągnięciach, o dokonaniach. Mówi się na tym wielokrotnie. U nas zresztą w tych murach tutaj 2 tygodnie temu też rozmawialiśmy na temat polityki technologicznej. I ja tylko mam taką nadzieję, ponieważ
Już jak kiedyś powiedziałam, jakby te mury umiały mówić, to by powiedziały, że na temat braku innowacyjności w polskiej gospodarce, przy wielkich talentach Polaków do innowacyjności, padło tu już tyle słów, a ciągle jednak znacznie mniej mamy jakby rezultatów tych słów. Mam nadzieję, że po tym naszym spotkaniu, które mieliśmy tu 2 tygodnie temu, wreszcie zacznie się też coś dziać tak, że powiemy, że jak się spotkamy za rok, że widzimy, że zmiany idą w dobrym kierunku. Życzę tego wszystkim nam, bo każdy człowiek, który coś robi, a inżynierowie to twórcy, chcieliby widzieć, że to, co zrobili, służy dobru, bo w człowieku chyba raczej jest chęć tego, aby to świat przekształcać na lepszy, a nie na to, żeby służył wojną, czy służył tego nienawiści. Szanowni Państwo, więc powrócę do tego, że w 2019 roku Światowa Organizacja Inżynierska pod patronatem UNESCO przyjęła datę 4 marca ustanowioną jako Dzień Zrównoważonej Inżynierii i od razu wtedy powiedziano, będzie to Światowy Dzień Inżyniera i tak popularnie jest to nazywane. My jako Polska od razu od pierwszego roku, kiedy ten dzień został ustanowiony, czyli już w 2020 roku, włączyliśmy się w te obchody i pierwszy raz obchodziliśmy ten Światowy Dzień Inżyniera w Polsce, w Poznaniu, na Politechnice Poznańskiej. Tutaj jest dzisiaj z nami i witam i cieszę się, że jest były rektor tejże Politechniki, profesor Tomasz Łodygowski. Witam cię serdecznie i dziękuję za to, że wtedy ten pierwszy dzień, to zawsze wiecie, najtrudniej jest pierwszy raz cokolwiek zrobić. Pomógł nam zorganizować i od tego czasu, już po raz piąty, mamy obchody Światowego Dnia Inżyniera. Po co to robimy? Chcemy przypomnieć i jak powiedziałam, zwrócić uwagę na rolę twórczości inżynierskiej, bo to jest nie tylko zwykła praca, to musi być pasja, musi być wizja, musi być chęć dociekania do tego, co będzie służyło nam wszystkim, ale jednocześnie możliwości zrobienia, myślenia o skutkach i myślenia o tym, że zrobiłem coś i świat się posunął do przodu. Życzę, żeby każdy kolejny Światowy Dzień Inżyniera dawał nam satysfakcję, a jednocześnie tworzył to, że społeczeństwa widzą, że inżynier dzisiaj to nie jest tylko ten, który tworzy maszyny, konstruuje, projektuje, ale myśli również o tym, jak to, co on robi, to jego, jak te jego dzieła wpływają na nasze życie, na naszą pracę, a nawet na odpoczynek, jak wiemy, na kulturę. A więc jest to wielkie wydarzenie. Proszę Państwa, od zeszłego roku uznaliśmy, że wręczanie tytułów Złotego Inżyniera najlepiej właśnie podkreśli i uhonoruje, będzie uhonorowane wtedy, kiedy będzie się odbywało w tym światowym, w dniu świat, dokładnie w Światowym Dniu Inżyniera, w Światowym Dniu Zrównoważonej Inżynierii. I dlatego spotykamy się dzisiaj również z drugiej okazji. Tą okazją jest wręczenie już po raz 30. I tu proszę Państwa, no ja mam taką refleksję. Przypominam sobie przed 30 laty to pierwsze spotkanie. Odbyło się ono w Muzeum Techniki. Było bardzo skromne, ale już wtedy ci, którzy otrzymywali te tytuły, widać było, że są to pasjonaci techniki, pasjonaci zmieniania świata na lepsze i oni uznali za konieczne, aby zacząć rozwijać i aby jednak ta jednostkowa rzecz, którąśmy wtedy zrobili, nie wiedzieliśmy, że będzie to trwało 30 lat, stała się czymś stałym i wpisanym w działalność zarówno Przeglądu Technicznego, Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, jak i Naczelnej Organizacji Technicznej, a z czasem również uczelni technicznych, instytutów badawczych, całego środowiska technicznego. Szanowni Państwo, rozrastało się
nasz plebiscyt. Dochodziły inne tytuły. Mamy dzisiaj już oprócz tytułu złotego, srebrnego, wyróżnionego. Pierwsze dodaliśmy tytuł młody inżynier, bo tak jakoś było, że te pierwsze dni, jakie żeśmy mieli, to były takie, że pierwsze edycje jakieśmy mieli, to jednak no, były osoby, które, ponieważ nie było wcześniej takiej okazji wręczania tego tytułu, to po prostu no, brakowało nam ludzi młodych. A szybko się okazało, że czas przemian powoduje dużą kreatywność młodych inżynierów, otrzymują patenty, organizują firmy, wprowadzają nowe technologie i dlatego powstała kategoria młody inżynier. Potem, patrząc dalej, jak żeśmy obserwowali, co dzieje się w środowisku, zaobserwowaliśmy przedziwną rzecz. Dla nas było to trochę odkrycie, że wiele osób, które robi karierę w sztuce, w literaturze, w muzyce, w sporcie, w polityce, w bankowości, to są inżynierowie. Czyli dyplom inżynierski jest bardzo dobrą przepustką do tego, żeby odnieść sukces oczywiście jako inżynier, jako twórca, jako ten, który zmienia świat, ale również jest wspaniałą przepustką do tego, żeby zrealizować się w innych dziedzinach. I to się okazuje, że z dużym sukcesem. Także doszedł wtedy nam honorowy złoty inżynier, czyli osób, które mają dyplom inżynierski, nie wstydzą się tego dyplomu, a jednocześnie ten sukces odniosły w innych dziedzinach. Szanowni Państwo, dzisiaj za chwilę poznacie Państwo osoby, które dostają tytuły, tak jak powiedziałam, młodego, wyróżnionego, srebrnego, złotego, diamentowego. I uznaliśmy za ważne, tak jak na ćwierćwiecze naszego plebiscytu przyznaliśmy tytuł inżyniera ćwierćwiecza, tak postanowiliśmy przyznać tytuły trzydziestolecia, inżyniera trzydziestolecia. No i oczywiście honorowe, jak zawsze, już od wielu, wielu lat. Ja dzisiaj tutaj, witając Państwa, powinnam jeszcze przywitać naszych laureatów z lat poprzednich i cały zarząd Klubu Złotego Inżyniera. Witam gremialnie, jak również witam gremialnie zarząd Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, zarząd wydawnictwa Sigma, kolegów z redakcji Przeglądu Technicznego. Proszę Państwa, tych osób do przywitania naprawdę, jak powiedziałam, właściwie cała sala jest godna tego, żeby przywitać. Ale dlatego zostawiłam te osoby, o których teraz powiedziałam, gremialnie na końcu, bo to oni i dzięki nim przez 30 lat ten plebiscyt się rozwijał i zyskiwał na znaczeniu. Tytuły przyznajemy na ogół raz na tej gali podsumowującej, która odbywała się do tej pory zawsze gdzieś pod koniec lutego. Od zeszłego roku, tak jak powiedziałam, odbywa się już z okazji Światowego Dnia Inżyniera. Ale również są okazją do wręczania tych tytułów i to warto przy tym 30-leciu historii przypomnieć. Kongresy techników polskich, światowe zjazdy polskich inżynierów, fora technologiczne. To są wydarzenia, na których jako społeczność inżynierska pokazujemy nasz dorobek, pokazujemy również naszą, dajemy również naszą ofertę dla rządzących, dla społeczeństwa, jaką ma to środowisko. I wtedy również przyznajemy tytuły złotego inżyniera. Są to już wtedy specjalnie adresowane tytuły, tak jak na przykład są tytuły inżynier polonijny, czyli inżynier ten dla naszych kolegów, którzy żyją, pracują poza granicami kraju, czują się jednak związani z macierzą, przyjeżdżają do nas, przywożą swoje doświadczenia, wspomagają nas. My również ich cenimy. Proszę Państwa, przez krótką chwilę nie da się 30 lat opowiedzieć. Były naprawdę przeróżne wydarzenia, które no, były weselsze, były czasami takie, że popełniliśmy jakiś błąd nie w nazwisku, zdarzało się w tytule, ale proszę Państwa, cały czas tworzymy, tak jak powiedziałam, tę rodzinę
Złotych Inżynierów, Klub Złotego Inżyniera, Przyjaciół Przeglądu Technicznego, tych, którzy są na czele, można powiedzieć, naszej społeczności technicznej i ci, którzy ciągle z wiarą, za każdym razem, na każdym spotkaniu mówią, jesteśmy gotowi służyć Polsce, służyć Europie i działać na to, na rzecz tego, aby planeta, na której przyszło nam żyć, rozwijała się, nam było, wchodzilibyśmy na wyższy poziom rozwoju, ale jednocześnie, żeby ta planeta była nadal i mogła żyć i nie była zniszczona i żebyśmy wszyscy, spotykając się co parę lat, mogli powiedzieć, że świat rozwija się w dobrym kierunku. Taka jest rola inżynierów, a nasi laureaci to są ci, którzy mocno przyczyniają się do tego, abyśmy właśnie, tak jak powiedziałam, mogli żyć na zdrowej, dobrej planecie, w coraz wygodniej, coraz lepiej, ale jednocześnie pamiętając, że jako ludzie jesteśmy odpowiedzialni za nie tylko społeczność, nie tylko rozwój ludzkości, ale również za inne stworzenia na tej planecie, jak również za całą tę planetę, za całą jej gospodarkę, za wszystko. Po prostu jesteśmy ludźmi, a ludzie są odpowiedzialni. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo pani prezes. O ile tamte brawa były awansem, jak pani prezes mówiła, to te były już jak najbardziej zasłużone. Ewa Mańkiewicz-Cudny, prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. Pan minister Andrzej Dera, sekretarz stanu w Kancelarii pana prezydenta. Cieszę się, że jest pan razem z nami. Zapraszam. Szanowna pani minister, szanowna pani prezes, szanowne panie i panowie profesorowie, szanowna rodzino inżynierska, jestem zaszczycony, że po raz kolejny mogę wziąć udział w tym wielkim wydarzeniu, w tym obchodzeniu Światowego Dnia Inżyniera. Dzisiejsze spotkanie ma wymiar szczególny, bo jest jubileuszowe. Po raz piąty spotykamy się podczas tego Światowego Dnia Inżyniera, a już po raz 30 podczas wręczania statuetek Złotego Inżyniera Przeglądu Technicznego. Piękny jubileusz. W tym miejscu chciałem pogratulować wszystkim, którzy dzisiaj otrzymają te statuetki, bo to jest wyróżnienie szczególne. Ono biegnie od środka, od tych, którzy sami są inżynierami i oceniają innych. I myślę, że to jest bardzo ważne, że Państwa prace, osiągnięcia zostały zauważone i w ten sposób uhonorowane. Także serdecznie wszystkim gratuluję. Powiem Państwu tak od serca, że ciężko się przemawia do społeczności inżynierskiej samemu nie będąc inżynierem, ale stąd takie spojrzenie troszeczkę zewnętrzne. I pierwsza taka ogólna refleksja nasunęła mi się, słuchając tego, co przed chwileczką pani prezes mówiła, to, że dla każdego z nas tutaj siedzącego na tej sali w naszym życiu doświadczamy bądź dużego postępu i rozwoju, bądź bardzo dużego postępu i rozwoju, bądź ogromnego postępu i rozwoju, w zależności od tego, ile kto ma lat życia. Ale rzeczywiście, jak sobie uświadomimy, co za naszego życia się stało w tym postępie, to jest coś niewyobrażalnego. I powiem Państwu, że to Państwo jesteście tymi, którzy do tego postępu i rozwoju doprowadziliście. To jest właśnie efekt Waszej pracy. To wszystko, co się dzieje w naszym życiu, tak jak Pani Prezes mówi, te wszystkie udoskonalenia, ulepszenia, te wszystkie sprawy, które Państwo stworzyliście, bo na tym polega praca inżyniera, ułatwiają nam wszystkim życie, ułatwiają postęp, rozwój, gospodarkę. To wszystko jest dzięki Państwa pracy, ale zacząłem się ostatnio tak zastanawiać, także jak do tej pory ten rozwój był właśnie taki, który ułatwia, usprawnia, to w tej chwili tak coraz bardziej czuję, że rozwój idzie jeszcze też w takim kierunku, że nas zaczyna osaczać. Niestety ja to mówię jako człowiek, który nie jest sam inżynierem, że zaczyna nas to wszystko osaczać. Myślę tutaj o rozwoju informatyki. Patrzę na młode pokolenie, na moje dzieci, które już od dziecka wzrastają w tym nurcie
informatycznym, smartfony, dostęp do internetu, jak to mocno wpływa już na ich psychikę, na ich rozwój. To jest coś niesamowitego. Za chwileczkę zresztą usłyszymy, myślę, sam będę z ciekawością słuchał wykładu dotyczącego szans i zagrożeń sztucznej inteligencji. To jest kolejne wielkie wyzwanie przed ludzkością, więc mówię w tym znaczeniu, że ten rozwój zaczyna nas osaczać i my jako ludzie stajemy się troszeczkę, zaczynamy się lękać tego rozwoju. Myślę, że to jest też taka cecha współczesności. Ale myślę tak jeszcze, że tak jak też pani prezes mówiła, to tak naprawdę w dużej mierze od nas ludzi zależy, jak będziemy wykorzystywali ten rozwój i ten postęp. I tu jest praca, to już nie inżynierska, tylko nad rozwojem osobowościowym ludzi. Przed Polską ogromne wyzwania, takie transformacyjne. W tej chwili praktycznie mówimy o nowych technologiach właśnie informatycznych, mówimy o transformacji energetycznej. Za chwileczkę będziemy rozwijać energetykę atomową, która jeszcze w Polsce nigdy nie była, a będzie za chwileczkę powszechna. Mamy ogromną transformację dotyczącą wszystkich tych spraw dotyczących przyjazności do ekologicznej, całej zielonej energii. To wszystko na naszych oczach się dzieje. To jest absolutna rewolucja. Ale ja jestem dobrej myśli, bo jeżeli będziemy też kształcić ludzi wykształconych, światłych, to z rozwojem i postępem sobie poradzą. Także życzę wszystkim Państwu właśnie takiego kierowania, rozwoju, tworzenia w tym celu, aby nam wszystkim łatwiej się żyło, prościej i abyśmy jako ludzie umieli nad tym wszystkim zapanować. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Pan minister Andrzej Dera, pięknie dziękuję, panie ministrze. Tak sobie pomyślałem, taki wniosek racjonalizatorski, może jakiś taki ekstra honorowy tytuł, żeby było prościej następnym razem. Bo z drugiej strony pan minister od lat jest razem z nami i zawsze życzliwości dla środowiska inżynierów nie brakowało, więc skoro tak, to może warto w takiej sytuacji. Panie i panowie, zanim następne ważne osoby przed mikrofonem, poproszono mnie o odczytanie dwóch ważnych listów. Te dwa ważne listy przede mną, zacznę od pierwszego, potem ten drugi. List pierwszy, marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, pan Szymon Hołownia. Do uczestników i organizatorów obchodów Światowego Dnia Inżyniera. Szanowni Państwo, z okazji Światowego Dnia Inżyniera kieruję życzenia do wszystkich osób, którym dedykowane jest to święto. Nie mogę ich przekazać osobiście, proszę zatem o przyjęcie tą drogą wyrazów szacunku i podziwu dla Państwa pracy. Na naszych oczach, właśnie za sprawą nauki, inżynierskiego doświadczenia i kreatywności, kształtuje się historia kolejnej już rewolucji przemysłowej. Niestety wiedza o dokonaniach polskich inżynierów i ich wkładzie w światowy postęp naukowo-techniczny znana jest jedynie grupie pasjonatów. Liczę jednak, że wraz ze wzrostem zainteresowania industrialnością wzrośnie również duma z rodzimego dziedzictwa przemysłowo-technicznego, no a przede wszystkim troska o przyjazną przyszłość. Obecnie ludzkość stoi przed coraz większymi wyzwaniami, jednak bardziej niż kiedykolwiek w historii zdajemy sobie sprawę z tego, że konieczne jest zachowanie równowagi, równowagi między działalnością człowieka a środowiskiem naturalnym. Wierzę w naukową myśl sprawczą, która służyć będzie zarówno ludzkości, jak i przyrodzie. Ufam, że wysiłki polskich inżynierów i inżynierek zaowocują doskonałymi rozwiązaniami bezpiecznymi dla Ziemi. Gratuluję pięknego jubileuszu 30-lecia plebiscytu Złoty Inżynier Przeglądu Technicznego oraz jego laureatom i laureatkom. Życzę satysfakcji zaszczytnego tytułu, także powodzenia w pracy zawodowej. Wszystkim wyróżnionym życzę, by innowacyjna pasja oraz energia zawsze Państwu towarzyszyła, a wynalazki nie pozostawały tylko w sferze projektów. Korzystając ze sposobności, słowa uznania kieruję też do organizatorów uroczystości. Dziękuję za upowszechnianie dobra polskiej nauki, za popularyzowanie jej za granicą, za wspieranie młodych talentów. Jestem przekonany, że obchody Światowego Dnia Inżyniera pod hasłem Inżynierskie rozwiązania dla zrównoważonego świata zaowocują wieloma międzynarodowymi przedsięwzięciami dla dobra obecnych i przyszłych pokoleń. Serdecznie pozdrawiam, łączę wyrazy szacunku. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, pan Szymon Hołownia. To był pierwszy list i brawa, proszę bardzo, jak najbardziej się przydadzą. I list drugi, o ile na tym pierwszym był tylko taki piękny orzeł, oczywiście w koronie, to tutaj jest dużo więcej kolorowych znaczków. Wiceprezes Rady Ministrów, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
do uczestników uroczystych obchodów Światowego Dnia Inżyniera oraz 30. edycji plebiscytu Złotego Inżyniera Przeglądu Technicznego. Szanowni Państwo, trudno jest przecenić wkład, jaki inżynierowie wnoszą w rozwój światowej i polskiej technologii. Skok rozwojowy, który nastąpił w ostatnich latach, to w dużej mierze efekt pracy inżynierów opartej na specjalistycznej wiedzy i potencjale intelektualnym. A wśród nich jest wielu Polaków, którzy na swoim koncie mają wyjątkowe osiągnięcia liczące się i w kraju, i za granicą. W tym wiele nowatorskich, unikalnych rozwiązań, które są wdrażane m.in. w polskiej armii. Jestem przekonany, że tak będzie nadal. Przemawia za tym wielki potencjał naukowo-badawczy oraz doświadczalno-konstrukcyjny naszych inżynierów, wsparty ogromnym doświadczeniem i kulturą techniczną. Z okazji Waszego Święta, Światowego Dnia Inżyniera, wszystkim polskim inżynierom dziękuję za Wasz wkład w rozwój naszego państwa, w tym naszych sił zbrojnych. Życzę satysfakcji z dotychczasowych osiągnięć, wielu dalszych sukcesów oraz by przyszłość przyniosła jak najwięcej szans na wykorzystanie Waszego potencjału. Gratuluję także uczestnikom i laureatom tegorocznego jubileuszowego plebiscytu o tytuł Złotego Inżyniera Przeglądu Technicznego. To ważna inicjatywa realizowana przez wyjątkowe branżowe czasopismo, które już od 30 lat promuje w ten sposób wybitnych polskich inżynierów. Wszystkim uczestnikom dzisiejszej uroczystości życzę spełnienia planów zawodowych, osobistych oraz pomyślności na przyszłość. Z wyrazami wielkiego szacunku wiceprezes Rady Ministrów, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Brawa, żeby już tak było porówno i uczciwie. A ja zapraszam panią Marię Mrówczyńską, podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. W Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Szanowny panie ministrze, szanowna pani prezes, szanowne panie, szanowni panowie, ja pozwolę sobie odczytać list pana ministra nauki Dariusza Wieczorka, też inżyniera, skierowany do państwa, uczestników dzisiejszego wydarzenia. Szanowna pani prezes, szanowni uczestnicy, dziękuję za zaproszenie na obchody Światowego Dnia Inżyniera oraz na uroczystość jubileuszu 30-lecia plebiscytu Złoty Inżynier Przeglądu Technicznego. Trudno dziś w dobie dynamicznego rozwoju cywilizacyjnego przecenić rolę zawodu inżyniera. Wysoko wykwalifikowane, kreatywne i kompetentne kadry inżynierskie mają kluczowe znaczenie w procesie rozwoju polskiej gospodarki. Są liderami w działaniach na rzecz ścisłej współpracy przemysłu z nauką oraz wzrostu innowacyjności. Z tym większą przyjemnością z okazji Światowego Dnia Inżyniera wszystkim specjalistom, twórcom nowoczesnych rozwiązań, a także studentom kierunków technicznych składam najlepsze życzenia. Wielu pomysłów, ciekawych projektów i satysfakcji z podejmowanych wyzwań. Bardzo się cieszę, że redakcja Przeglądu Technicznego już po raz 30 nagradza wybitnych twórców techniki w plebiscycie Złoty Inżynier. Serdeczne gratulacje dla laureatów tegorocznej edycji. Państwa dorobek zawodowy oraz dokonania twórcze zasługują na najwyższy szacunek. Szczególne wyrazy uznania kieruję także do organizatorów plebiscytu. Dziękuję Państwu za konsekwentne podejmowanie działań na rzecz promocji polskiej myśli technicznej i wzmocnienia roli oraz prestiżu zawodu inżyniera. Życzę dalszych sukcesów oraz wszelkiej pomyślności. Z wyrazami szacunku, minister nauki Dariusz Wieczorek. Proszę Państwa, ja jako inżynier również Państwu składam najlepsze życzenia z okazji Dnia Inżyniera oraz gratuluję wszystkich laureatów. Dziękuję. Dziękuję pani minister za czujność także. Już wyjaśniam, skąd to się wzięło, bo to rzadki przypadek jest. Jak pani spotka swojego szefa, to proszę powiedzieć, to jest ta sama uczelnia, ten sam rocznik, ta sama specjalizacja, ta sama ławka. Czyli obaj obok siebie i wszyscy mówi, że Darek w ministry pójdzie. I tak czekaliśmy kilkadziesiąt lat, aż się nagle spełniło. Mówiła ministrze Dariusze Wieczorku, a Politechnika Szczecińska to jest uczelnia, minister jest energetykiem, dokładnie tak samo jak ja i razem żeśmy kończyli, choć chyba on później bronił pracę, bo jakoś dużo urlopów tam brał w trakcie. Więcej nie będę kulis zdradzał, panie i panowie, bo czasami może lepiej być ostrożnym w takich momentach. Zapraszam pana Tomasza Bratka, zastępcę prezydenta miasta stołecznego Warszawy. Ja pozwolę odczytać sobie list pana prezydenta, ale pozwólcie państwo na kilka słów od siebie, zanim to zrobię. Szanowna pani prezes,
szanowne grono profesorskie, drodzy inżynierowie, szanowni panowie premierzy. Bardzo chciałbym przede wszystkim serdecznie podziękować, bo w codziennej pracy tak naprawdę to, że możemy czuć się bezpiecznie w podejmowanych decyzjach, to tylko i wyłącznie zasługa państwa tutaj siedzących, tych często działających z tyłu, doradców, specjalistów, fachowców, którzy naprowadzają nas na właściwe tory, a często wyprowadzają nas z błędu. I za to bardzo serdecznie państwu dziękuję, bo tak jak powiedział Heraklit z Efezu, wszystko płynie. I dla mnie z zawodem inżyniera najbardziej właściwym słowem, które najbardziej mu towarzyszy, jest zmiana. Bo to, że budujemy, to wiadomo, że musimy mieć fachowca, ale to, żeby coś rozebrać, już wszyscy zapominają, że też potrzebny jest do tego fachowiec. Więc ta zmiana, która nam towarzyszy, ona jest przynoszona we właściwej formie dzięki państwu. I to nasze miasto, nasza stolica, dlatego tak pięknie wygląda, bo mamy tak świetnych fachowców i dzięki waszej pracy podejmujemy właściwe decyzje, idziemy we właściwym kierunku. Szanowna pani prezes, szanowni państwo, 30 lat plebiscytu Złoty Inżynier skłania do refleksji, jak świat, Polska i Warszawa zmieniały się przez te 30 lat. W 1994 roku na ulicach stolicy przeważały maluchy, czyli Fiaty 126P. Kończyła się budowa metra, które zostało otwarte rok później. Przejazd na drugą stronę Wisły był nie lada wyczynem. Nie było jeszcze ani mostu Anny Jagiellonki, Marii Skłodowskiej-Curie, Siekierkowskiego, nie było nawet Świętokrzyskiego. Największą galerią handlową były dwa bazary, Plac Defilad i Stadion Dziesięciolecia. Kiedy zamkniemy na chwilę oczy i przypomnimy sobie tamte obrazki, to możemy powiedzieć, tak wyglądała Warszawa w ubiegłym wieku. W XXI stulecie nasze miasto weszło z impetem przede wszystkim dzięki inżynierom. Jak dziś wygląda Warszawa, nie muszę opisywać, bo wystarczy wyjrzeć za okno albo jeszcze szybciej spojrzeć na zdjęcia w smartfonie, urządzeniu wówczas nieznanym. Jednocześnie rozwój cywilizacyjny stawia przed nami nowe zadania. XIX-wieczne pojęcie inżynierii związane przede wszystkim z przemysłem i technologią ustępuje miejsca XXI-wiecznemu. Współcześni inżynierowie często walczą z kryzysem klimatycznym, wspomagają zieloną transformację, usprawniają nasze życie, myśląc jednocześnie, jak chronić środowisko. Pilnują zrównoważonego rozwoju. Dziękuję za zaproszenie na obchody Światowego Dnia Inżyniera i uroczystości 30-lecia plebiscytu Złoty Inżynier Przeglądu Technicznego. Bez państwa wiedzy i umiejętności wszystkie wizje przyszłości, które rodzą się w gabinetach decydentów, pozostałyby bajkami i mrzonkami. Dzięki państwu stają się one rzeczywistością. Z poważaniem, prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, Rafał Trzaskowski. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie prezydencie. Przejazd na drugą stronę Wisły jeszcze czasami jest problemem, ale samochodem już tylko, absolutnie nie metrem. Więc wszystkim podpowiadam, metra, komunikacja w Warszawie to rzeczywiście jeden z wzorców i to chyba na skalę europejską. Brawo za to. Zapraszam pana Wiesława Kołodziejskiego, prezesa Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych i to będzie kolejny list, list od marszałka województwa mazowieckiego, pana Adama Strusika. Dzień dobry, szanowni państwo. Szanowna pani Ewa Mańkiewicz-Cudny, prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowych, Naukowo-Technicznych, naczelnik organizacji technicznej. Szanowna pani prezes, szanowni państwo. Bardzo dziękuję za zaproszenie na obchody Światowego Dnia Inżyniera, odbywające się pod hasłem Inżynierskie rozwiązania dla zrównoważonego świata oraz uroczystość jubileuszu 30-lecia plebiscytu o tytuł Złotego Inżyniera Przeglądu Technicznego. W tym uroczystym dniu pragnę wyrazić swoje uznanie dla wszystkich osób wykonujących zawody techniczne. Doceniam państwa profesjonalizm, pasję i kreatywność, bez których trudno wyobrazić sobie współczesne sukcesy naszego kraju na arenie międzynarodowej. Zajęcie przez województwo mazowieckie 8 miejsca w opublikowanym niedawno rankingu 10 największych europejskich regionów przyszłości pod względem potencjału gospodarczego to również państwa sukces i ogromna zasługa. Mam nadzieję, że dalszą owocną współpracę i kontynuowanie tych imponujących, dostrzeganych przez zagranicznych
ekspres osiągnięć będzie możliwa. Gratuluję doniosłego jubileuszu 30-lecia plebiscytu. Złoty inżynier przeglądu technicznego. Pragnę serdecznie pogratulować wszystkim laureatom tej wyjątkowej edycji przedsięwzięcia. Jako wybitni naukowcy, jak i praktycy mogą Państwo pochwalić się bogatym dorobkiem zawodowym uwzględniającym troskę o zrównoważony rozwój i środowisko naturalne. Pozdrawiam wszystkich uczestników dzisiejszego spotkania. Życzę Państwu konstruktywnych rozmów, interesujących spostrzeżeń oraz wielu miłych wrażeń. Wiesław Kołodziejski, inżynier, absolwent Politechniki Warszawskiej. A napisał pan marszałek Adam Stróżyk oczywiście. Bardzo dziękuję panie prezesie, inżynierze. Zapraszam pana profesora Jerzego Barglika, prezesa Akademii Inżynierskiej w Polsce. Panie prezesie, bardzo proszę. Szanowna pani minister, szanowny panie ministrze, dostojni goście, szanowna pani prezes, laureaci wyróżnień Złotego Inżyniera. 5 lat temu podczas Światowego Zjazdu Inżynierów został ustanowiony Światowy Dzień Inżyniera. Obchodzony jest od tego czasu dorocznie. Pani prezes wspomniała, że pierwsza ta impreza odbyła się w Gostynie w Politechnice Poznańskiej. To bardzo dobry pomysł, że gala Złotego Inżyniera została połączona właśnie z tymi uroczystościami. Od początku, od chwili, gdy te zjazdy zostały rozpoczęte, Akademia Inżynierska w Polsce, którą mam zaszczyt i ogromną przyjemność reprezentować, była partnerem tego wydarzenia. Akademia Inżynierska w Polsce została utworzona z inicjatywy Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych 32 lata temu, ale kontynuuje tradycję przedwojennej Akademii Nauk Technicznych utworzonej w 1922 roku, a której pierwszym prezesem był Gabriel Narutowicz, wybitny inżynier i profesor. Chciałem bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie na tą uroczystość dzisiejszą, pogratulować laureatom i z ogromną satysfakcją stwierdzam, że wśród laureatów tego medalu, tych wyróżnień Złotego Inżyniera jest liczna grupa członków Akademii Inżynierskiej w Polsce. Życzę wielu sukcesów i osiągnięć i wyrażam nadzieję, że inżynierowie będą w znacznie większym stopniu niż dotychczas włączani do rozstrzygania najważniejszych spraw w naszym państwie. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie profesorze. Jeszcze jeden list, o którego odczytanie mnie poproszono. Już za chwilę o tej sztucznej inteligencji zgodnie z obietnicą i o tym, co ona z nami może zrobić. List skierowany do państwa i do pani prezes Ewy Mańkiewicz-Cudny, prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, główny inspektor nadzoru budowlanego Dorota Cabańska. Szanowna pani prezes, szanowni państwo, obchody Światowego Dnia Inżyniera i uroczystość jubileuszu 30-lecia plebiscytu Złoty Inżynier Przeglądu Technicznego to doskonała okazja do przekazania na ręce pani prezes najszczerszych wyrazów uznania. Gratuluję jubileuszu i organizacji tak wyjątkowego wydarzenia. Światowy Dzień Inżyniera, organizowany pod hasłem Inżynierskie rozwiązania dla zrównoważonego świata, to bardzo ważne święto. Promuje twórców techniki, inżynierów i podkreśla ogromne znaczenie ich pracy dla dobra społeczeństwa. Dynamiczny rozwój technologii i gospodarki to wyzwania, które wymagają ogromnej wiedzy i doświadczenia. Plebiscyt jest zatem doskonałą okazją do wyróżnienia znaczącej roli oraz osiągnięć twórców techniki, inżynierów, którzy napędzają rozwój naszej gospodarki. Serdecznie gratuluję wszystkim wyróżnionym w jubileuszowej edycji plebiscytu Złoty Inżynier. Życzę Państwu dalszych sukcesów zawodowych, a całej wspólnocie inżynierskiej składam życzenia wielu osiągnięć i satysfakcji. Z poważaniem, Dorota Cabańska, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego. Dziękujemy bardzo. Brawa. Pan minister Andrzej Dera mówił, że czuje się osaczony przez tą technologię dookoła i myślę, że to jest coś, co towarzyszy wielu z nas. Strach przed sztuczną inteligencją. Jedni mówią, że wielka szansa, inni, że coś strasznego.
także w moim środowisku dziennikarskim i radiowym. Sprawdziłem sobie wcześniej. W Polsce próbowała jedna duża sieć radiowa wprowadzić sztuczną inteligencję. Nawet zaczęły się takie programy nadawać. Po cichu, tak żeby słuchacze nie wiedzieli, zrezygnowali z tego, bo prezenter był tańszy, żywy, od sztucznej inteligencji. Czyli jednak koszty u nas odwrócimy to wszystko. Natomiast jest jedna stacja w Stanach Zjednoczonych, która prowadzi programy za pomocą sztucznej inteligencji i mimo, że one są tak jak reklama, przy reklamie jest taki znak, jak jest emitowana reklama, czy w telewizji pokazywana, że uwaga, za chwilę reklama, tam jest to oznakowane, że uwaga, teraz przez najbliższe kilka godzin sztuczna inteligencja, która kobiecym głosem prowadzi program i dzwoni do słuchacza, słuchaczy do niej. Ludzie się nie orientują, działa to świetnie. Więc jest i taki przykład, i taki przykład. Jak będzie u nas? Zapraszam pana profesora, doktora habilitowanego inżyniera Ryszarda Tadeusiewicza, Akademia Górniczo-Hutnicza. Prezentacja Sztuczna inteligencja. Szanse czy zagrożenia? Zapraszam, panie profesorze. Szanowni państwo, proszę pozwolić, że w odróżnieniu od moich przedmówców nie będę wyliczał osobno prezydentów, ministrów, prezesów i wszystkich innych, tylko po prostu wszystkich państwa najserdeczniej powitam i pozwolę sobie zaprosić na wykład, który będzie się nazywał, tak jak tutaj zostało napisane, sztuczna inteligencja, czy to jest szansa, czy zagrożenie. Szanowni państwo, ten temat jest w tej chwili bardzo żywy. Mnóstwo ludzi wypowiada się na temat sztucznej inteligencji. No i myślę, że dobrze będzie przyjrzeć się odrobinkę tej tematyce, pomimo że na sali są osoby, które być może potrafiłyby to zrobić lepiej ode mnie. Pan profesor Kleiber, pan profesor Burczyński. Natomiast no, tak przyszło, że akurat mnie do tego powołano. Wybaczcie państwo, bo z tego wszystkie niedociągnięcia. Proszę państwa, zacznę od tego, że każdy wykład powinien mieć motto. Wobec tego ja jako motto dzisiejszego wykładu przyjąłem takie stwierdzenie: lepsza sztuczna inteligencja niż naturalna głupota. I wobec tego pod tym kątem będziemy to sobie rozważać. Proszę państwa, komputerów używamy dzisiaj wszyscy i do wszystkiego. Co więcej, dotyczy to wszystkich kategorii wiekowych. Jak widać, zarówno młodzież, jak i seniorzy do tych komputerów się garną. Natomiast czynnikiem, który porządkuje w dużej mierze właśnie to informatyczne poletko, jest właśnie sztuczna inteligencja. Ona jest wymieniana w chwili obecnej jako taka przesłanka kolejnej, czwartej rewolucji przemysłowej. Wszystkie poprzednie są nam znane. Sztuczna inteligencja ma wyznaczyć tą kolejną. Dlaczego rozwijamy tą sztuczną inteligencję? Dlaczego się w nią angażujemy? Generalnie trzeba powiedzieć, że w świecie informatyki trzeba się umieć poruszać, a taki przyjazny, inteligentny partner po drugiej stronie komputerowego ekranu jest po prostu przydatny. Jeżeli nie mamy tej sztucznej inteligencji, ale mamy to wszystko, co informatyka oferuje, internet, różne bazy danych, banki danych i tak dalej, to czasami znajdujemy się w sytuacji takiej, że czegoś potrzebujemy. Jest jakaś potrzeba, czegoś byśmy potrzebowali, ale okazuje się, że to coś jest bezpośrednio niedostępne. I wobec tego dialog z systemem komputerowym kończy się na stwierdzeniu: chcesz tego X-a, ale go nie ma. Gdybyśmy w podobny sposób zwrócili się do innego człowieka, inteligentnego, życzliwego człowieka, to on też wiedziałby, że to X, które potrzebujemy, jest niedostępne, ale przeprowadziłby krótkie rozumowanie, że ten X wynika z jakiegoś Y, a że to można wszystko zaspokoić przez Z. I właśnie elementem, który jest potrzebny w tym samym elemencie, jest taki partner w komputerze, który będzie no, pełnił tą rolę takiego inteligentnego, życzliwego partnera. I to jest wobec tego powód, dla którego my tej sztucznej inteligencji po prostu najzwyczajniej w świecie potrzebujemy. Niestety z tym rozwojem sztucznej inteligencji wiążą się pewne obawy. Jest takie przeświadczenie, że ona, gdy rozwinie się nadmiernie, może chcieć nas wyrugować, chcieć zawładnąć światem. Osobiście twierdzę, że jest to iluzja.
sztuczna inteligencja nie będzie zmierzać w tym kierunku i spróbuję uzasadnić ten pogląd. Natomiast to, co nam rzeczywiście ewentualnie zagraża, to jest to, że no, sztuczna inteligencja, w szczególności maszyny, które są wyspecjalizowane do wykonywania różnych prac, będą z nami konkurowały, jeżeli chodzi o różnego rodzaju miejsca pracy. Początkowo to był problem tych tak zwanych niebieskich kołnierzyków, to znaczy tych, którzy zajmowali się pracą produkcyjną, zastąpieni zostali przez roboty i to ogólnie rzecz biorąc nie przeszkadzało, no bo najczęściej to, co robiły roboty, było pracą uciążliwą, ciężką. Wobec tego to, że robotnik mógł się tego pozbyć i robi to za niego robot, było korzystne. Natomiast w tej chwili granica pomiędzy tym, co może i nie może robić sztuczna inteligencja, bardzo znacząco przesunęła się w kierunku w ogóle tego, co nazywamy pracą inteligentną czy inteligencką. No i to zaczyna być problem, bo można zastąpić w tym momencie i inżyniera, i w dużej mierze naukowca, i dziennikarza, i doradcę finansowego. Mnóstwo tego typu zawodów jest w tej chwili zagrożonych. Wobec tego, jeśli ten taki trochę, że tak powiem, przesadna obawa, że nas te roboty wyeliminują, jest przedwczesna, o tyle to, że trzeba będzie no, zredefiniować swój obszar pracy i swoje zadania, bo ta sztuczna inteligencja będzie tu wkraczała, no, nie ulega najmniejszej wątpliwości. Proszę Państwa, generalnie rzecz biorąc, sztuczna inteligencja ma liczne możliwości, ale podlega także ograniczeniom i warto zdać sobie sprawę z tych ograniczeń. Wyobraźmy sobie, że mamy istotę inteligentną. Od razu zaznaczam, że wszelka podobieństwo do osób na sali jest tutaj tylko przypadkowe i niezamierzone, prawda? I mamy istotę inteligentną, która coś robi, mianowicie tak, no najpierw postrzega środowisko. Jest w stanie widzieć, słyszeć, dotykać, próbować, wąchać. Ogólnie posiada wejścia. Po prostu ma percepcję. Również przejawia różnego rodzaju aktywność, demonstruje zachowania. Chodzi, manipuluje, buduje, coś zdobywa. Ma wyjścia. Ta istota inteligentna posiada wiedzę. I tą wiedzę potrafi operować. Może prowadzić rozumowanie na podstawie tej wiedzy. Jeżeli na tym etapie się zatrzymamy, to w tym momencie pojawia się konkurent, mianowicie właśnie sztuczna inteligencja, komputer i mówi, ja też to potrafię. Percepcja w sensie analizy różnego rodzaju sygnałów sensorycznych, aktywność w postaci sterowania różnego rodzaju elementami wykonawczymi, zasoby wiedzy ogromne, jak wszyscy wiemy, możliwość logicznego rozumowania, to wszystko jest możliwe. Ale człowiek inteligentny, człowiek myślący ma coś więcej. Mianowicie ma procesy wewnętrzne, ma pewne zdolności rozumienia, takiego pogłębionego, semantycznego, ukierunkowanego na znaczenia. Ma intencjonalność. I twierdzę, że przynajmniej na tym etapie, a być może nigdy, maszyny nas w tym zakresie nie zastąpią. I wobec tego ta sztuczna inteligencja właśnie w tym miejscu napotyka granice. Ona może za nas wiele rzeczy zrobić, ale nie będzie wymyślała, co należy zrobić. I to jest jak gdyby pewien element nadziei. Skąd się ta sztuczna inteligencja bierze? Jest tutaj taka mapka pokazująca, że no, te źródła obecnie istniejącej sztucznej inteligencji, ja używam tego oznaczenia AI, Artificial Intelligence, pochodzą między innymi z badań mózgu, z badań psychologicznych, obserwacji na zwierzętach, rozwoju rachunku symbolicznego, obserwacji klinicznych. To wszystko składa się na to, że jesteśmy w stanie stworzyć właśnie tą sztuczną inteligencję. Sztuczną inteligencję jako dział informatyki, ale sztuczną inteligencję również jako pewną dziedzinę samodzielną. Zwracam uwagę, nie będę wchodził w tej chwili w szczegóły, ale sztuczną inteligencją zajmuje się poza informatykami sporo filozofów, psychologów, kognitywistów. To jest temat, który jest bardzo w tej chwili na fali. Natomiast z kolei, jeżeli idzie o informatykę, to ogromna ilość elementów informatycznych nie należy do sztucznej inteligencji, bo są po prostu przydatne. Działy finansowo-księgowe są pełne komputerów, ale one nie realizują sztucznej inteligencji, tylko po prostu rozliczają określone rachunki.
Tutaj zrobiłem taką mapkę różnych systemów sztucznej inteligencji. Nie będę się nad nią tutaj dłużej zatrzymywał, ani Państwa nią jakoś próbował zainteresować. Natomiast chcę podkreślić, że czynnikiem, który obecnie bardzo silnie dominuje w sztucznej inteligencji, jest uczenie maszyn, machine learning. My jesteśmy w stanie bardzo wiele rzeczy osiągać dzięki temu, że maszyny budowane przez nas i tworzone są w stanie uczyć się, nabywać nowych wiadomości, nabywać nowych umiejętności, nabywać nowych kompetencji. To jest ważny element. Sztuczna inteligencja w odróżnieniu od wielu innych dziedzin, które znamy, które uprawiamy, nie jest integralna. Przynajmniej twierdzę, ja twierdzę, że taka integralna nie jest. Obcuję z nią w końcu od blisko 50 lat. Proszę Państwa, mechanika, elektrotechnika, budownictwo to są dziedziny właśnie integralne. Natomiast sztuczna inteligencja przypomina taki archipelag wysp rozsianych na takim ogromnym oceanie niewiedzy. Każda taka wyspa to jest jakiś zespół metod, które służą do rozwiązywania jakichś problemów, do których rozwiązania człowiek potrzebowałby inteligencji, natomiast one nie stanowią, że tak powiem, jednolitego pomostu. Przejście od jednej metody do drugiej wcale nie jest łatwe ani proste. I wobec tego tutaj, posługując się tą metaforą tego archipelagu, pozwolę sobie o niektórych z tych wysp parę słów powiedzieć. Pierwsze metody, które zostały wykorzystane w sztucznej inteligencji, to były metody obliczeń symbolicznych. Przejście od obliczeń numerycznych do obliczeń, gdzie elementami operacji maszynowej były symbole, które mogły z kolei bardzo wiele różnych rzeczy symbolizować. To było przejście dość znamienne, dość charakterystyczne. Ale te wyspy, które temu, że tak powiem, pozwoliłem sobie tutaj przypisać, charakteryzują się właśnie tą bardzo wielką skromnością. Trzeba bardzo wiele wiedzy, żeby te metody sztucznej inteligencji oparte na rachunku symbolicznym wykorzystać. Wyniki otrzymuje się na wysokim poziomie, ale przejście od jednego z tych wyników do drugiego jest bardzo trudne. Między innymi programy grające w różne gry, w szachy, go, nawet pokera właśnie należą do tego, ale również rozwiązywanie rozmaitego rodzaju problemów. Tutaj chcę pokazać, że jeżeli metody numeryczne, tam gdzie komputery stosowano początkowo, dostarczają rozwiązań numerycznych, z których niewiele wynika. To, że 3 razy 6 jest 18, to jest prawda, ale to co najwyżej może nam podpowiedzieć, ile zapłacimy w kasie za koszyk, w którym mamy 3 kartony soku po 6 zł sztuka. I koniec. Nic z tego więcej nie wynika. Natomiast jeżeli będziemy umieszczać w komputerze symboliczny zapis M razy A jest F. Wszyscy chyba tu obecni wiedzą prawo dynamiki Newtona. No to z tego można wyciągać przeróżne wnioski. Kolega chwali się, że jego samochód to do setki, prawda, w 3 sekundy. A ja mówię tak, a jaką masę ma swój samochód, a jaką siłę rozwija silnik? No to wiem, jakie jest przyspieszenie. Mogę to wywnioskować. Mogę wywnioskować, jaką siłę musi mieć rakieta, żeby wyrzucić satelitę o określonej masie z określonym przyspieszeniem, żeby osiągnął orbitę. Nawet mówiąc żartobliwie, mogę się dowiedzieć, jaką masę musiał mieć miecz katowski, żeby ściąć komuś głowę, bo wiemy, do jakiego przyspieszenia zdolny jest nadgarstek człowieka i jaką siłę potrzeba do dekapitacji. To taki trochę żart. Proszę Państwa, inna dziedzina komplementarna, sieci neuronowe. Sieci neuronowe jako narzędzie, które charakteryzuje się tym, że bardzo łatwo zacząć. Pierwsze kroki w sieciach neuronowych wykonać jest bardzo łatwo, natomiast zaawansowane metody dają bardzo zaawansowane również wyniki. Bardzo wiele złożonych problemów tymi metodami sztucznej inteligencji się rozwiązało. Są specjalne metody tej sztucznej inteligencji. No i właściwie tym sztucznej inteligencji opartej na sieciach neuronowych brak tylko jakiegoś takiego wspólnego kręgosłupa w postaci teorii. Powstały sieci neuronowe w ten sposób, że gromadzono wiedzę o mózgu, zgromadzono tej wiedzy bardzo wiele, potem udało się przekształcić tą wiedzę biologiczną, opisową na opis matematyczny, a na tej podstawie powstały właśnie struktury, które teraz modelowane w komputerach są w stanie rozwiązywać różne
problemy, a więc taka droga od mózgu poprzez pojedyncze neurony do modelu, no i rozwiązywanie różnych problemów. Problemy się rozwiązuje w ten sposób, że do sieci neuronowej dostarcza się dane reprezentujące zadanie do wykonania. Sieć posiada wiedzę, którą zdobywa w trakcie procesu uczenia. Ona się znajduje w złączach pomiędzy elementami sieci, no i na tej podstawie otrzymuje się wynik. Kolejna dziedzina sztucznej inteligencji, ja tylko to sygnalizuję, to algorytmy genetyczne, optymalizacja, znajdowanie najlepszych rozwiązań metodą hodowania ich w komputerze. I tutaj mamy sytuację właśnie, jak ta technika sztucznej inteligencji zastępuje, czy też może imituje ewolucję. Jeżeli mamy żywego osobnika i on ma jakiś tam cel, to możemy zbudować sztucznego osobnika, który jest opisany pewnymi wektorami opisującymi, jak pewne decyzje, które musimy podjąć, mogą być kształtowane. Ten taki chromosom będzie opisywał osobnika. No i wobec tego celem jest optymalne rozwiązanie. Tworzy się taki etap, że losuje się najpierw populację początkową, losową, potem się porównuje stopień skuteczności rozwiązywania problemów, no i zastępuje się tą populację początkową populacją powstałą na skutek krzyżowania. Jest możliwość uzyskiwania lepszych rezultatów, dlatego że jeśli rezultaty macierzystych osobników, znaczy można powiedzieć ojca i matki, są jakoś tam zlokalizowane w pobliżu celu, to kombinacja tych elementów poprzez crossing over, to znaczy wymianę genów, może zbliżyć nas do rozwiązania. Dodatkowo można dodać element mutacji, jeżeli szereg rozwiązań tej populacji początkowej gromadzi się w jakimś obszarze, to mutant może trafić lepiej. W związku z tym to jest ten element. No i powstaje w ten sposób taka pokolenie za pokoleniem elementów rozwiązujących problem, tak zwanych osobników, ale oczywiście czysto abstrakcyjnych. Idąc dalej, ludzka inteligencja w dziedzinie sztucznej inteligencji przejawia się przede wszystkim w tak zwanych systemach eksperckich czy ekspertowych, różnie na to mówią. Tutaj właśnie tym elementem jest ta wysoka wiedza. Wąski strumień światła rzucany w tą ciemność, to jest ta wąska, wyspecjalizowana wiedza, natomiast podstawy są słabiutkie, prawda, bo to jest oparte na bardzo słabych bazach teoretycznych i ta chatynka lotarnika też jest taka staruteńka, bo właściwie opiera się to na metodzie rezolucji Robinsona, która była wypracowana dla automatycznego dowodzenia twierdzeń jeszcze w latach 70., więc w związku z tym to nie są nowe rzeczy, ale te elementy składowe systemu ekspertowego są takie, że jeżeli mamy eksperta, który się na czymś zna, no to ten ekspert może swoją wiedzę zaoferować i ta wiedza zostaje jako baza wiedzy zachowana w komputerze. Natomiast ekspert nie zawsze umie to zrobić, wobec tego jest jeszcze potrzebny tak zwany inżynier wiedzy, który wiedzę pozyska od eksperta i odpowiednim interfejsem zasili tą bazę wiedzy. Potem przychodzą użytkownicy, którzy jak zwykle spieszą się, chcą już szybko dostać jakąś radę, szybko dostać jakieś uzasadnienie. Poprzez interfejs naturalny, czyli odwołujący się do języka naturalnego, stawiają problem. No i opis tego problemu wraz z bazą wiedzy trafia do podsystemu wnioskującego, opartego właśnie na metodach automatycznego dowodzenia twierdzeń, znaczy opartego ideologicznie na technikach tam wypróbowanych. I w ten sposób dostajemy odpowiedź. Problem polega tylko na tym, że odpowiedź, którą opieramy wyłącznie na bazie ekspertów i na tej czystej logice, bardzo często bywa nieakceptowalna na przykład z moralnego punktu widzenia. Taka anegdota funkcjonuje, oczywiście nie wiadomo czy prawdziwa, ale bardzo charakterystyczna. Mianowicie, że jak zbudowano system ekspertowy, który miał doradzać w jaki sposób leczyć nowotwory, no i podano mu dane konkretnego pacjenta, co zrobić, żeby ten nowotwór zniknął, no to on odpowiedział, zabić tego pacjenta. No bo to logiczne, prawda, jak zabije się pacjenta, to nowotwór zginie. Wobec tego ta wiedza na przykład o tym, że pacjentów zabijać nie należy, że musi też być dostarczona do tego systemu, taka wiedza ogólna, ten common sense, prawda, który potrzebujemy.
System ekspertowy ma poza innymi zaletami tą zaletę, że może również objaśnić, dlaczego wybrał takie, a nie inne rozwiązanie i wobec tego można prześledzić drogę, ewentualnie zakwestionować niektóre elementy i poszukać lepszego rozwiązania. Bardzo przydatne i pożyteczne są tak zwane metody rozmyte, to znaczy oparte na fakcie, że jeżeli będziemy mieli jakąś kategoryzację, na przykład studentów, których chcemy przyjąć na moją uczelnię, na AGH, no to decydująca jest liczba punktów, prawda? Ci, którzy osiągną pewną ilość punktów, stają się studentami, ci, którzy tego nie osiągną, są, że tak powiem, od tego wolni. Natomiast jeżeli byśmy chcieli w podobny sposób zdefiniować pojęcie młodzież, to by się okazało, że oczywiście istnieje obszar, kiedy osoba jest dzieckiem, istnieje obszar, kiedy osoba jest seniorem, istnieje obszar techniczny, w którym osoba jest no, właśnie tym młodzieńcem czy dziewczyną. Natomiast przejścia pomiędzy obszarem dzieciństwa i obszarem bycia przynależnym do młodzieży i z kolei obszar wyjścia, czy powiedzmy przejście, tutaj jest na osi poziomej jest wiek, wyjście jest też no, powolne. To nie jest tak, że w pewnej godzinie, minucie i sekundzie naszego życia przestajemy już być młodzi i przechodzimy do grupy seniorów. Warto zauważyć, że na przykład pewne pojęcia takie obiegowe, na przykład osoby średnio zarabiające, też mogą być właśnie charakteryzowane przez zbiór rozmyty, dlatego że na pewno średnio zarabiają ci, którzy dostają średnią statystyczną, natomiast przejście od tych uboższych do średnio zarabiających oraz, co bardzo charakterystyczne, z takim powolniejszym opadaniem, przejście z tych średnio zarabiających do dobrze zarabiających, no też stwarzają właśnie takie pojęcie tego przejścia płynnego. To jest bardzo ważne, dlatego że człowiek rozumuje w sposób przybliżony i dochodzi to często do lepszych wniosków niż na podstawie tej takiej kantorowskiej, ostrej diagnostyki. Analiza skupień tylko zasygnalizuje, że są metody, które pozwalają grupować dane i dzięki tej klasteryzacji lepiej się orientować w pewnych problemach. Przetwarzanie języka naturalnego, tutaj taką dość znaną wyspę, na której jest statua z jakimś tam napisem, pozwoliłem sobie przywołać jako metaforę. No i wobec tego to, że ogromna ilość wiedzy, to są strumienie różnego rodzaju informacji tekstowych, jest w chwili obecnej bardzo mocno eksploatowana przez sztuczną inteligencję. Są różnego rodzaju systemy konwersacyjne. No i ten chat GPT, który ostatnio narobił takiego zamieszania, ale pozytywnego, tyle tylko, że no, trochę dezorientującego, no, należy tutaj do tego obszaru. Można tutaj wspomnieć o tak zwanym teście Turinga, który został wymyślony po to, żeby stwierdzić, czy maszyna jest, czy też nie jest rozumna. Jeżeli obserwator, konwersując z jakimiś podmiotami, nie potrafi odróżnić momentu, kiedy rozmawia z człowiekiem i kiedy rozmawia z komputerem, no to nie możemy odmówić temu komputerowi wyposażonemu w sztuczną inteligencję tego, że jest mądry. No bo skoro człowiek nie jest w stanie stwierdzić, że on jest niemądry, no to nie wpływa. Proszę Państwa, są różne podejścia mrówkowe, mrowiskowe, oparte na różnego rodzaju technikach, dosyć o tyle interesujących, że pojedyncza mrówka inteligentna nie jest, natomiast zbiorowość potrafi rozwiązywać rozmaitego rodzaju problemy, na przykład znaleźć optymalną drogę pomiędzy źródłem pożywienia a tym mrowiskiem. Proszę Państwa, generalnie rzecz biorąc, oczywiście tych metod sztucznej inteligencji może być tutaj więcej. Poprzestanę na tych, bo mam ograniczony czas, Państwa cierpliwość też ma swoje granice. Wobec tego spróbujemy przejść do wniosków. Systemy sztucznej inteligencji będą w przyszłości bardziej inteligentne niż ludzie. Proszę Państwa, to jest nieuniknione. Jeżeli rozważamy taką krzywą, pokazującą, czy właściwie prostą, pokazującą to, jak zmienia się w czasie inteligencja ludzi i jak zmienia się inteligencja, skrótowo mówiąc, robotów. To ludzie z pokolenia na pokolenie nie stają się jakoś istotnie mądrzejsi. Wyrównuje się to na pewnym poziomie, zarówno w sensie indywidualnym, jak i w sensie zbiorowości. Inteligencja ludzi jest duża, bardzo znacząco przewyższająca jeszcze na razie inteligencję maszyn, ale
jest to rzecz konstant, niezmienna w czasie. Nie jest tak, że nasze dzieci będą wielokrotnie mądrzejsze. One są sprawniejsze w operowaniu na przykład właśnie smartfonem, ale niekoniecznie mądrzejsze w szerokim tego słowa znaczeniu. Inteligencja to sposób rozwiązywania nowych problemów. Natomiast maszyny, które zaczynały w tej sztucznej inteligencji od bardzo niskiej sprawności, że tak powiem, no, będą stale wzrastały. Proszę Państwa, to zostało zaobserwowane na przykładzie mistrzostw szachowych. W szachach siłę gry wyznacza się na podstawie tak zwanych punktów ELO. Przepraszam bardzo, o właśnie. Proszę Państwa, kolejni arcymistrzowie mieli w tych punktach ELO nieco wzrastający poziom, ale no, byli prawie równie sprawni. Gary Kasparow, arcymistrz, który, no, że tak powiem, był najbardziej znany, osiągnął, że tak powiem, ponad 2600 tych punktów ELO. Natomiast programy komputerowe, które grały w różne gry, po prostu doskonaliły się, były coraz lepsze. W kolejnych odczytach mieliśmy coraz wyżej. I okazało się, że w sposób nieunikniony musiało dojść do tego, że w pewnym roku, konkretnie był to 1997, program komputerowy Deep Blue pokonał arcymistrza szachowego, bo właśnie te krzywe się przecięły. Proszę Państwa, zwróćmy uwagę, to samo dotyczy sztucznej inteligencji jako całości. Będziemy świadkami tego, że ona będzie docierała do granic tego, co jest ludzką inteligencją obecnie, i będzie je przekraczała. Jeszcze nie teraz, jeszcze nie dziś. Tutaj te znaki zapytania pokazują, że nie potrafię oszacować, kiedy to nastąpi, ale nastąpi na pewno. W związku z tym, co z tego wynika, no, moim zdaniem po prostu te maszyny wyposażone w sztuczną inteligencję po prostu będą lepiej nam służyć. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Oby było tak, jak pan mówi, że będą nam służyć. Pozwolę sobie ukraść, mam nadzieję, że pan się nie pogniewa, to zdanie na początku, to motto, bo mi się bardzo spodobało. Ja mam syna w podstawówce, jednego z dwóch synów, i oni ostatnio mieli takie zadanie w klasie, dostali zadanie, mieli lekcję o inteligencji właśnie i mieli napisać wypracowanie w domu na temat tego, jaka osoba jest dla nich przykładem, bohaterem, że tą inteligencją coś ważnego w życiu zrobiła. No i wieczorem zaglądam do syna, do pokoju, z niepokojem lekkim zapytać, o czym on pisze. On mówi, tata o Marii Skłodowskiej-Curie. Mówię, wow, świetnie, prawda? Znaczy się, że tata dobrze dziecko wychował, w porządku? Nawet całkiem fajnie napisał, poszedł. No i pytam następnego dnia, jak było? Mówi, słabo, tata. Mówię, co się stało? Nie, pani się to nie spodobało, w klasie też się to nie spodobało. A kto zrobił najlepszą pracę? Zosia. A o kim Zosia napisała? O Małgorzacie Rozenek. Nie wiem, czy to jest dowód na to, że reforma szkolnictwa jest potrzebna, czy może ja już jestem z dziećmi nie z tego wieku jednak. Chyba jednak reforma bardziej by się przydała. I poprzestańmy na tym. Jeszcze jedna prezentacja, jeszcze jedno spotkanie i wreszcie, mam nadzieję, przystąpimy do wręczenia tych statuetek, bo wiem, że Państwo czekacie. Jak w takim razie kształcić przede wszystkim inżynierów przyszłości? Pan profesor, doktor habilitowany inżynier Teofil Jesionowski, przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, rektor Politechniki Poznańskiej. Pani minister, panie ministrze, panowie premierzy, pani prezes, szanowni państwo, po tak wspaniałym wykładzie i po tym wprowadzeniu, jak kształcić, właściwie trudno cokolwiek powiedzieć, czuję się stremowany, ale może kilka słów. Szanowni państwo, można by powiedzieć, żebyście państwo zapamiętali, a później już pewnie kolejne slajdy będą niepotrzebne, takie będą Rzeczypospolite, jak i ich młodzieży chowanie. Więc stoimy przed wielkimi wyzwaniami. Wyzwaniami, jaki ma być inżynier, jakim ma sprostać zadaniom, jak wygląda dzisiejsza rzeczywistość. Wiemy, że inżynier musi odpowiadać nie tylko za te aspekty techniczne, technologiczne, żeby zrozumieć to, co mój wspaniały przed chwilą przedmówca powiedział, wykorzystując własne sieci neuronowe, niekoniecznie te z maszyny, no i żeby odpowiadać na potrzeby społeczne, które w moim odczuciu dzisiaj bardziej dominują niż te technologiczne. Jakie mamy wyzwania? Wyzwania zmian klimatycznych, zmiana technologii, zmian, już mówiłem, cywilizacyjne, czyli zdrowie, starzejące się społeczeństwa,
i nowe technologie, technologie przyszłości. Ja wymieniłem kilka, nie patrząc na to obiektywnie, niemniej jednak sztuczna inteligencja, o której słyszeliśmy, inżynieria kwantowa, dalej biotechnologia, wiemy jak ważny był lek pandemii COVID, czyli SARS-CoV, to biotechnologia, następnie bioinżynieria medyczna, nawiązywałem do starzejącego się społeczeństwa, jak i w końcu technologie kosmiczne, inteligentne miasta, czyli to, co nas będzie otaczać. Jak odnaleźć się w tym świecie nowoczesnych technologii, rzeczywistości. Szanowni Państwo, kształcenie musi odpowiadać na te wyzwania. I czy to mogą zrobić sami inżynierowie? Nie. Państwo doskonale wiecie, że żeby być dobrym inżynierem, złotym inżynierem, żeby nie powiedzieć diamentowym, trzeba być humanistą, a później jeszcze troszeczkę mieć dodatkowych cech, więc to jest kluczowe. Teraz, żeby powiązać te wszystkie technologie, wykorzystać, trzeba wielkiego potencjału. My narzekamy, będę mówił o uczelniach technicznych, że mamy różny potencjał naszych wspaniałych studentów. Ja uważam, że ten potencjał jest bardzo wysoki i bardzo dobry. Oczywiście kształcimy masowo. No dlaczego kształcimy masowo? Bo przed chwilą słyszeliśmy o Marii Curie-Skłodowskiej, tego drugiego nazwiska nie znam na szczęście, więc douczę się przez sztuczną inteligencję. Trzeba by wiedzieć, czy można rzeczywiście pamiętać, co ta osoba zrobiła i jak wykorzystać rzeczy. Innowacyjność i kreatywność. Dodałbym, czy potrzebujemy takiego inżyniera, jak był Tesla, czy potrzebujemy takiego inżyniera, trochę w cudzysłowie, jak jest Elon Musk. No obaj produkują jakieś elektryczne maszyny. No ten obecny produkuje maszyny, które latają w kosmos i tak dalej. Który jest lepszym inżynierem? Jakbyśmy porównali no, jabłka i gruszki, no pyszne owoce. Wydaje mi się, że tych dwóch panów, wizjonerów i tak dalej, mogą sprostać tym działaniem, że to, co robimy dzisiaj i co powinniśmy kształcić, to zdobycie mądrości w zakresie innowacyjnych, nowoczesnych rozwiązań, nie zapominając o potencjale, który powinniśmy otrzymać w szkole podstawowej, w liceum, matematyki, fizyki, chemii, informatyki, czyli tej podstawy, która daje szansę w ogóle wzrostu edukacji, dopiero wchodzenia na ten troszeczkę wyższy poziom, by się chciało powiedzieć. Wystarczy w klasycznych rzeczach poziom technika, wspaniałego technika, który jest inżynierem z wieloma umiejętnościami. Natomiast, żeby budować ten potencjał, który jest związany z nowoczesną technologią, ale z zagrożeniami, to trzeba kształcić na poziomach wyższych. Interdyscyplinarność to jest to, że nie ma już rozwiązań, przynajmniej moja wiedza na to nie pozwala, żeby sklasyfikować coś, że jest bardzo partykularne, szczegółowe. Nie da się rozwiązać rzeczy przełomowych, bazując tylko na jednym, jakimś dogmacie, jednej wiedzy, żeby nie powiedzieć inteligencji, bo tą wiedzę trzeba połączyć z inteligencją, wtedy możemy coś tworzyć. I stoimy przed wyzwaniem, co zostało mi dzisiaj postawione jako najtrudniejsze zadania. Jakby Państwo spytali mnie, czy wiem, jak kształcić nowego inżyniera, to powiem, że nie. No, Państwo jesteście zdecydowanie bardziej inteligentni, więc powiedziałbym tylko o kilku elementach i można z nich cokolwiek wnioskować, prowadzać je na uniwersytetach również. Pierwsze to jest szkolenia, warsztaty albo podejście metodologiczne do przygotowania pedagogów, naszych mentorów, czy rzeczywiście potrafimy sprostać na klasycznym uniwersytecie, uniwersytecie technicznym, czy jesteśmy przygotowani do nowego modelu kształcenia z osobami, które mają zupełnie inne DNA niż na przykład ja miałem kilkadziesiąt lat wstecz. Wtedy profesor był autorytetem, dzisiaj chciałoby się, żeby był. I czy rzeczywiście jest tak, że te osoby będą chciały się zwyczajnie uczyć i być spolegliwe, czy uważające, że mentor wie wszystko, nie podchodząc krytycznie. Kwestia druga to są nowoczesne technologie. Nikt nam tak nie pomógł jak niestety pandemia w zakresie wykorzystania nowych technologii, przekazywania wiedzy różnego rodzaju przez narzędzia, nowe platformy, podawanie tego, co jest jakby kluczowe. Oczywiście w kształceniu klasycznym inżyniera jest niemożliwe kształcenie typowo
zdalne, wirtualne, ukryte, jak je nazywać, czy na odległość, ale niewątpliwie wykorzystanie nowych narzędzi jest niezbędne. Nie potrafimy zbudować takiego modelu, który nazywa się problemowym, rozwiązywaniem zadań, takim, które grupuje, które, jeszcze to podkreślę, które gromadzi wiele cennych zespołów o zróżnicowanych kompetencjach, jak koła naukowe studentów, tu są największym i najlepszym przykładem dla rozwiązywania poszczególnych zadań. Oczywiście musimy uczyć się całe życie, mieć wymianę międzynarodową, o tym jeszcze chwilkę, za chwilę. Aktywność organizacji kół naukowych, między innymi będąc na tej gali rok wcześniej, mieliśmy wspaniałe przykłady, co robią studenci w kołach naukowych i jak łączą swoje kompetencje w wielu obszarach, nie tylko kosmicznych, nie tylko medycznych, ale wielu, wielu różnych. Szanowni Państwo, kształcenie na odległość, o tym już mówiłem. To jest metoda kształcenia hybrydowego, co jest modnym słowem, ale w tym zakresie, że my nie potrzebujemy już klasycznych wykładów, o tym jeszcze powiem, klasycznego uniwersytetu, jak był boloński, jak był humboldtski, oksfordzki. Dzisiaj mówimy o europejskim, zupełnie nowe modele. To nie jest tylko katedra i słuchanie jednego mistrza, choć dobrze byłoby posłuchać i wyciągnąć dobre wnioski. Wydaje się, że w kształceniu inżynierskim jest połączenie tego, co jest teoretyczne, bo nasi wspaniali młodzi studenci potrafią korzystać z wielu baz danych, między innymi sztucznej inteligencji i te opracowania, które nam zajmują, albo mi zajmują, tydzień czy dwa, oni robią to przez pół godziny. Później jest kwestia selekcji i działania, wykorzystując te narzędzia i wierzcie mi Państwo, że to można łatwo zrobić. Więc bardzo ważnym wyzwaniem jest kształcenie praktyczne. No i teraz, czy na naszych uczelniach technicznych, zresztą wspaniale wyposażonych, choć ciągle walczymy o coś więcej, mamy dostęp do nowych rozwiązań, ale bez połączenia z praktyką, z gospodarką, ze stażami, praktykami i realną edukacją, tak zwaną dualną czy praktyczną, nie kształcimy takich inżynierów, które rozumieją proces. Mogą być otwórcze, mogą być białymi kołnierzykami w odróżnieniu od tych niebieskich, czyli będą zarządzać, ale nie będą rozumieć po prostu procesu zwyczajnie. Będą udawać, że są liderami, natomiast każdy majster, przepraszam za słowo, będzie wiedział, że to jest tylko powierzchniowe. Szanowni Państwo, więc kształcenie w tym modelu praktycznym z powiązaniem problemowym jest niezbędne przy modelu, przy takim modelu, który będzie nam musiał przyświecać. Dzisiaj pracujemy nad nowym modelem ustawy, Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, więc w tych modelach działania w wielu aspektach musimy myśleć. Kształcenie przez całe życie. Trudno, żeby wykształcić się trochę jak poprzednio, czy przy budowie mostu, czy przy budowie elektrowni, również tej jądrowej. Niestety trzeba mieć te kompetencje, które muszą być uskanalane z różnych elementów. Nie tylko tej inżynierii, twardej inżynierii, ale o tych elementów, które są dzisiaj. Kto kończył 30 lat też automatykę i robotykę, dzisiaj kończąc automatykę i robotykę, ma zupełnie inne podstawy, zupełnie inne rozwiązania. To widzimy każdego dnia, Szanowni Państwo, zresztą korzystamy z tych urządzeń, więc inny model, zupełnie inny niż klasyczny. Kompetencje miękkie, o tym się mówi dużo, natomiast nadal każdy z nas zamyka się przed swoim komputerem, zamyka się przed smartfonem i nie potrafi się komunikować, nie potrafi interdyscyplinarnie w zespołach pracować. Oczywiście nie jest aż tak źle, ale nowe pokolenie, to młode pokolenie potrzebuje naszego wsparcia, wsparcia również uczelni, żeby dyskutować, żeby prezentować swoje rezultaty, rozwiązania, żeby poruszać się w świecie zarówno lokalnym, jak i globalnym w różnych instytucjach. O językowych kompetencjach, takich, które ktoś będzie nie tylko mówił, ale ktoś inny będzie go rozumiał, nie chciałbym wspominać. O przywództwie również myślę, że warto wspomnieć, ponieważ zawsze liderów jest tylko kilku i nie trzeba myśleć, że wszyscy będą liderami, tylko ważne, żeby dawali dobry przykład również pracy zespołowej. Kształcenie globalne. Dzisiaj nie ma firmy, która ma lokalne znaczenie. Nie ma edukacji, która ma znaczenie lokalne. Wszystko, co realizujemy, ma charakter europejski, światowy, nawet jak to robimy
w naszym małym miasteczku. Każda firma, która funkcjonuje, ma mieć szersze przeznaczenie. Musimy o tym pamiętać. Ten wspomniany już Elon Musk nie buduje dla własnego miasteczka, tylko buduje dla innych. Ci, którzy budują również w garażu, również polscy przedsiębiorcy, nie myśleli, że będą budować tylko dla własnego siebie, wcześniej na zaspokojenie potrzeb, tylko globalnie, szeroko. Ja oczywiście z panem zacytuję jednego profesora z Poznania, z ekonomii, nie inżynier, więc dlatego go zacytuję. Mówi o gospodarce globalnej, że to jest przyszłość. Ja mówię, że niekoniecznie, że powinniśmy widzieć to, co jest naszym autorstwem, czyli mówimy trochę o kraju, o bezpieczeństwie, szeroko rozumianym bezpieczeństwie. Niemniej jednak nie możemy się zamykać. My musimy mieć własne know-how, przynajmniej podstawę know-how, ale globalnie myśleć o tym, co się wiąże na przykład z cyberbezpieczeństwem. No i oczywiście kultura i społeczeństwo, bo globalnie to jest też kształcenie się w otoczeniu różnorodnych osób. Różna religia, różna kultura, różne zachowania, różny sposób wykorzystywania inteligencji. Ona wszędzie jest wspaniała, tylko każdy inaczej ją przekazuje. Na to rozwiązanie jednym z nowoczesnych sposobów jest Uniwersytet Europejski. Ja nie przywiązuję się do tej idei bardzo, choć uważam, że jest ciekawa w tym zakresie, że są różne kompetencje uniwersytetów i buduje się potencjał szeroko rozumiany. To jest przykład najlepszego uniwersytetu, którym my należymy, czyli Politechnika Poznańska, który zawiera uniwersytet klasyczny, uniwersytety takie jak Uniwersytet w Katanii, trochę młodszy niż Bolonia, bo 1088, a 1434 to trochę różnicy, ale z taką podstawą. No i przechodząc dalej, to jest uniwersytet ekonomiczny, taki jak Uniwersytet w Wazie w Finlandii, czy Uniwersytet Techniczny we Francji, tak jak Politechnika. Ta różnorodność buduje zdecydowanie lepszy potencjał. On się nazywa UNIS, to jest EU NICE, można to rozumieć, można by oczywiście inaczej powiedzieć, to jest European University for Customized Education, czyli Uniwersytet dla praktycznego nauczania, edukacji, stosowanego de facto, dlatego że jesteśmy otoczeni firmami, które mogą bardzo komplementarnie uczyć inżynierów. Największą wartością między innymi jest tego projektu jest to, że mamy 200 partnerów przemysłowych, platformy, staży i tak dalej. Więc mają dostęp do przemysłu z całego świata. Od Bombardiera po Alstom, po Solarisa w Poznaniu i wiele, wiele innych firm. Przepraszam za reklamę, ale zawsze nas sponsoruje. I teraz w tych uniwersytetach europejskich jest oczywiście nacisk, ale w ogóle w Polsce dzisiaj o tym była mowa, o pani prezes pięknie mówiła o zrównoważonym rozwoju, o etyce. No i my musimy pewnie weryfikować. Dzisiaj weryfikujemy właśnie te wspomniane już elektryczne rozwiązania. Inny by się chwalił, ja tylko powiem, że jestem chemikiem i jeżeli mówi się o samochodach elektrycznych, to one są wspaniałe i tylko wspaniałe, no ale jak ktoś powie o silniku diesla, to on jeszcze jest wspanialszy i bardziej ekonomiczny. Ale to jest kwestia rozwiązań globalnych, albo partykularnych, albo globalnych, albo biznesowych zwyczajnie, więc nie odniosę się do tego, jaki jest czyn trwania produktu, żeby taki student doskonale rozumiał, czy w edukacji. Nie będę krytykował żadnych rozwiązań, bo one są mądre, ale w odpowiednim funkcji, warunkach brzegowych, bym tak powiedział politycznie. Natomiast wracając, musimy przede wszystkim podchodzić do kwestii etycznych. Czy my możemy zbeszczać całą Afrykę? Czy możemy okupować całą Afrykę i inne kontynenty, żeby wydobyć najcenniejsze surowce? Nie mówię dla Antwerpii brylanty, one są piękne, ale mówię o tych surowcach, które mogą zniszczyć nam dosyć sporo kontynentu. Ameryka Południowa jest tego przykładem. Tam firmy zupełnie z innego kontynentu globalnie ropę naftową wydobywają, to państwo wiecie, niszczą, już nie mówię o Puszczy Amazońskiej i tak dalej. Czyli właściwie o co chodzi? Tylko o zyski, tylko o pieniądze. Nie patrzy się globalnie o zrównoważonym rozwoju. Należy mieć energetykę jądrową, trochę polityki, bo bez tego Polska nie będzie konkurencyjna i należy mieć odnawialną energię. Trudno mówić o węglu kamiennym, ale jak potrafimy go dobrze przetworzyć na stal albo go zgazować, to też jest pożyteczny. Trzeba tym ludziom tylko dać szansę rozwoju, pracy i tak dalej. I musimy być odpowiedzialni w stosunku do społeczeństwa, w stosunku do środowiska. Wracając, powinniśmy się adaptować do zmian albo w edukacji, uczyć naszych studentów, że te uwarunkowania, które mi były wpojone albo sam sobie wyobrażam, są zupełnie inne. Te zmiany są nieuchronne. Mówiliśmy, w jakim cyklu żyjemy.
nasze dzieci, wnuki, de facto można powiedzieć, że są uwikłane w te nowe narzędzia i my musimy uczyć, jak się wydobyć z tych narzędzi, jak nie być przez nie chemicznie mówiąc zaabsorbowanym, pochłoniętym. Ta sztuczna inteligencja czy nowe technologie są takim narkotykiem, na początku niegroźnym, trochę jak energetyka jądrowa. Możemy dobrze wykorzystywać promieniowanie niektórych pierwiastków, a możemy źle. Broń może być do obrony, może być zupełnie w innym celu kierowana. Więc myślę, że ta adaptacja do zmian jest kluczowa. I największe wyzwanie, które dzisiaj pewnie Państwo to odczuwacie, my pewnie na uniwersytetach bardzo, to jest bezpieczeństwo psychologiczne i psychiatryczne osób. Wszystkich. Przede wszystkim prowadzących, nie tylko studentów. Także to jest kwestia naprawdę bardzo dużego i złożonego problemu, że powinniśmy też edukować inżynierów, że takie zagrożenia mogą być. Bo bioinżynieria medyczna to nic innego jak rozwinięta. No i rola nauczycieli i mentorów, trochę będę narzekał. Kiedyś mistrz to był mistrz. Dzisiaj nauczyciel przecież zarabia tak jak zarabia, coś tam robi, właśnie męczy tego mojego dzieciaka. Ta pani, ten pan każe się uczyć, pracę domową odrabiać w ogóle, no przecież jakiś skandal, więc w ogóle jakichś obowiązków przygotować się. No szanowni państwo, nie, my mamy odpowiedzialność, że to musi być mentor, że to powinien być przywódca, że to powinien być wzorzec. Są różni nauczyciele, tak jak i różni ludzie, ale ten etos takiego właśnie nauczyciela, które dziecko widzi zdecydowanie więcej niż rodzica. Zdecydowanie dzisiaj. Więcej godzin spędza, jeszcze ma jakieś zajęcia dodatkowe, również na basenie, na innych. To też jest nauczyciel. Niczym się nie różni wielkim, tylko trochę inaczej te równania z reologii tam musi układać na tym basenie. Więc naprawdę jest ważne, żebyśmy szanowali te osoby, które za kompetencje miękkie, za kulturę fizyczną, ale i umysłową i za grę na fortepianie odpowiadają. Także rola nauczycieli i myślę mentorów jest kluczowa, no i warto, żebyśmy mogli na to spojrzeć globalnie. Niemal kończąc, jakie są cele edukacji, to nie będę w ogóle otwórczy. Cel jest taki, żeby przygotowywać osoby do inteligentnego rozwoju, ale przede wszystkim do krytycznego myślenia, żeby nie bały się rozmawiać na wykładzie, na zajęciach laboratoryjnych, w przemyśle, żeby mogły krytykować, muszą mieć zupełnie inne predyspozycje niż te, które wydawały nam się kilkadziesiąt lat temu. Muszą się chcieć uczyć i wyciągać wnioski, znaczy powinni się chcieć uczyć, bo to jest przyszłość. Myślę, że trochę wracając do punktu wyjścia, my zakształcimy jakby globalnie i mówi się, że masowo. Ja uważam, że to jest prawda, że zwłaszcza studia magisterskie, jeszcze bardziej mi bliskie studia doktoranckie powinny kształcić wybiórczo, elitarnie, jeżeli w systemie będzie na to takie spojrzenie, bo system musi to widzieć tak, jak powinniśmy kształcić elitarnie w wielu, wielu innych aspektach, bo nie stać nas na jakby wydawanie środków, żeby kształcić wszystkich. Powiedziałbym kontrowersyjnie, że edukacja musi kosztować bardzo dużo społeczeństwo i powinna być projektowana na dziesiątki lat, bez względu na zmiany, jakie one nie zachodzą, polityczne, geopolityczne i tak dalej. To jest nasza odpowiedzialność. Szanowni Państwo, nie ma edukacji bez infrastruktury, bez inwestycji w infrastrukturę. Oczywiście o tym, co wcześniej powiedziałem, jest to dużo ważniejsze, bo mury to tylko mury, ale bez infrastruktury nie ma konkurencyjności. Studenci, między innymi tacy jak w Politechnice Poznańskiej, mogą odbywać studia w różnych miejscach i mogą korzystać z takiego lotniska. Na dole widzicie Państwo taki projekt, który był 4 lata wstecz narysowany. Dzisiaj te u góry obszary już Państwa dzisiaj zapraszam na otwarcie. To jest Centrum Robotów Kosmicznych, to jest Obserwatorium Astronomiczne, to jest farma fotowoltaiczna 1 mega. Pierwsza instytucja publiczna, która potrafiła to zrobić, jeszcze prosumencką umowę tylko musimy podpisać. Więc są narzędzia, które możemy zrobić. Oczywiście jeszcze potrzebujemy Centrum Nowych Technologii Innowacji, żeby sztuczna inteligencja i komputer kwantowy mógł działać, żeby edukować, żeby być konkurencyjnym i żeby rozumieć proces. Nie dlatego, że
komuś się tak przyśniło, czyli mojej skromnej osobie. Bez inwestycji w edukację, w kapitał będziemy no tylko odtwórczy, nie będziemy kreatywni, nie będziemy konkurencyjni. Podsumowując, Szanowni Państwo, przepraszam, kształcenie inżyniera przyszłości musi uwzględniać bezwzględnie elementy typowo technologiczne, inżynierskie podstawy, ale bez otwartości na zmieniające się bardzo dynamicznie świat, ale bez autorefleksji nie ma sensu. My musimy mieć bardzo szerokie, globalne, krytyczne spojrzenie, że zrównoważony rozwój to coś więcej niż tylko 0,1 stopnia Celsjusza. To jest kluczowe oczywiście, natomiast troszeczkę są problemy inne, inaczej muszą być nakierowane, żeby nie podchodzić do zmian jakichkolwiek, czy klimatycznych, środowiskowych i tak dalej. Podam jeden przykład, pan profesor wspaniale wcześniej powiedział, Ziegler i Natta otrzymali Nagrodę Nobla za katalizator, żeby otrzymywać polimery. Dzisiaj się mówi, że powinna być odebrana ta Nagroda Nobla. Więc oczywiście to też jest właśnie taki sposób zrównoważonego niemyślenia, bo trzeba docenić, co zrobiły na przykład tworzywa sztuczne, polimery czy rozwój w technologiach kosmicznych, te elementy, a ile zła mogą zrobić albo robią, jak mikroplastik dzisiaj, przy spożywaniu, przy medycynie i tak dalej. Więc to samo odniosę się do węgla. Spójrzmy, ile mogliśmy skorzystać z różnych technologii węglowych, a ile jeszcze możemy skorzystać, bo nowe obszary też są do zrobienia. Grafen, diament to też w końcu węgiel. Więc warto spojrzeć na to trochę szerzej, do czego zachęcam inżynierów, zwłaszcza tych, którzy są na początku i mam nadzieję, że ktoś na tym streamingu, jak się pięknie mówi, pewnie chociaż jedno zdanie z tego mojego, może niezbyt inteligentnego wykładu zapamięta. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję bardzo Panie Profesorze. Trzymam kciuki za tą umowę prosumencką za instalację fotowoltaiczną. Macie zapewnienie, że podpiszą z Wami? Ostatnio prowadziłem taką konferencję, gdzie kilkanaście firm płakało, bo mają wybudowane wielkie instalacje i nikt nie chce im tego podłączyć teraz, a mieli obiecane. Więc mam nadzieję, że w tym przypadku się uda. Panie i Panowie, dotarliśmy do tego najważniejszego momentu, do tej wiekopomnej chwili. Statuetki przygotowane, dyplomy też, czas na wręczanie. Postaram się, żeby to szybko i sprawnie. Zapraszam Panią Prezes, Pani Prezes Ewa Mańkiewicz-Cudny, Prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, Pani Martyna Jachimowicz, redaktor naczelna Przeglądu Technicznego. Zapraszam Pani Martyno i Pan Minister Andrzej Dera. Panie Ministrze, zapraszam. Postaram się szybciutko, żeby... I teraz mam pytanie do Pani Minister Mrówczyńskiej, bo Pani sygnalizowała, że musi Pani wyjść wcześniej, ale jeżeli Pani nie musi i może Pani tutaj dołączy do ogroda, to będę dumny i wszyscy będziemy zaszczyceni. Pani Minister Maria Mrówczyńska. To musi jednak Pani uciec, tak? Aha, okej, w porządku. Liczyłem, że po cichu może się uda. Dobrze, to w tym gronie w takim razie będziemy wręczali te wyróżnienia, statuetki, oczywiście kolor i ranga będzie cały czas rosła. Zaczynamy od kategorii Młody Inżynier. Od 10. jubileuszowej edycji konkursu rozdawane są wyróżnienia właśnie w tej kategorii młodego inżyniera. Zaczynam od dobrej i od złej informacji. Dobra jest taka, że tę pierwszą nagrodę dostaje pani doktor inżynier Daria Kepsu. To jest elektrotechnik po Politechnice Łódzkiej. Pełni funkcję Research and Development Senior Engineer w ABB Finland i koncentruje się na współpracy pomiędzy globalnymi jednostkami w obszarze nauki i rozwoju oraz uniwersytetami europejskimi. Dobra wiadomość jest taka, że kobieta dostaje tę pierwszą nagrodę, a tutaj często pojawiały się w poprzednich latach takie zarzuty, że kobiet mało. Staram się naprawdę, to czytelnicy wybierają czytelniczki. Zła wiadomość jest taka, że pani doktor nie mogła być z nami, bo rodzinne sprawy zatrzymały ją w domu, więc przekażemy oczywiście przy najbliższej okazji. Pan magister inżynier Adam Szymański. Absolwent, od razu zapraszam do nas tutaj, żebyśmy nie tracili czasu. Absolwent Politechniki Poznańskiej, specjalność transport i Akademia Ekonomiczna w Poznaniu także. Prowadzi działalność gospodarczą, prezes Stowarzyszenia Wspierania Techniki Polskiej, oddział poznański, przewodniczący zespołu do spraw programu bezpiecznej praktyki i środowisko przy Zarządzie Głównym FSN to NOT i członek też Komisji Młodzieżowej przy Zarządzie Głównym Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych. Magister inżynier Adam Szymański. Wręczone? Wręczone. Proszę zostać z nami.
Postaramy się wszystkich tutaj młodych nagrodzonych obok siebie zebrać na tej scenie. Doktor inżynier Anna Zielińska. Od razu zapraszam panią doktor. Nauczyciel akademicki na Wydziale Zarządzania AGH w Krakowie. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z blockchainem i elektromobilnością. Związana z firmą będącą liderem rynku w dziedzinie fotowoltaiki. Zastanawiałem się, jak ten blockchain przetłumaczyć na polski, bo to są takie ciągi różnych zdarzeń, ale pomyślałem, że bitcoiny chyba też do tego należą, prawda? Pasowałoby. To jesteśmy w tym miejscu. I magister inżynier Łukasz Żrodowski, absolwent Politechniki Warszawskiej, materiałoznawca działający w obszarze druku 3D, prezes firmy Amazemet, firmy spin-off Politechniki Warszawskiej, doktorant na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej. Wojciech Łacisz w jego imieniu odbierze tę nagrodę. Zapraszam panie Wojciechu. Nagroda dla magistra inżyniera Łukasza Żrodowskiego. I to są wyróżnienia w kategorii młody inżynier. I teraz ładny krok do przodu poproszę. To jest ten moment na to wspólne zdjęcie, bo zamkniemy tę kategorię. Zrobione? Zrobione. Dobrze. Dziękujemy. Brawa zasłużone. To była kategoria młodego inżyniera. Teraz wyróżnieni inżynierowie 2023 roku. Magister inżynier Ryszard Piotrkowski, fizyk medycyny, wykładowca Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie oraz Politechniki Łódzkiej, przewodniczący sekcji klinicznej, sekcji inżynierii klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Towarzystwa Radiologicznego, inspektor ochrony radiologicznej. To jest kategoria technika medyczna. Magister inżynier Ryszard Piotrkowski. Pani magister inżynier Dagmara Pastuszak, absolwentka Uniwersytetu Opolskiego, Wydziału Przyrodniczo-Technicznego, biotechnolog, zajmuje się zawodowo diagnostyką laboratoryjną zawilgoconych i zasolonych budynków. Członek Stowarzyszenia Polskich Mykologów Budowlanych. Piękna nazwa, Stowarzyszenie Polskich Mykologów Budowlanych. To jest kategoria innowacje. Magister inżynier Dagmara Pastuszak. I jeszcze jeden taki elegancki dyplom. Pan magister inżynier Przemysław Polechoński, materiałoznawca po Politechnice Śląskiej, chemik po niemieckiej szkole wyższej, także menadżer związany z firmami zagranicznymi działającymi głównie w Wielkopolsce, dyrektor MSPRO w Poznaniu i dyrektor finansowy Pianko też w Poznaniu. Kategoria menadżer. Magister inżynier Przemysław Polechoński. Został upoważniony do odebrania, ale to jest współtwórca w broszurze, którą państwo dostaniecie z 30-lecia. To jest pokazane. To jest ten, który wymyślił rubrykę Nasze portrety, a ja potem powiedziałam, no to jak już opisujemy tych inżynierów, to dajmy im jakiś tytuł. Czyli to jest ojciec chrzestny, a jestem matka chrzestna. Dziękuję bardzo. Ja tylko chciałem powiedzieć, że Przemysław Polechoński jest synem Władysława Polechońskiego, który też był srebrnym inżynierem. Złotym też był. No, także to jest drugie pokolenie. Poproszę o dyplom. Wyróżnienie inżynierowej 2023 roku. To teraz jeszcze momencik tutaj do nas. Logiem te dyplomy do przodu, tak, żeby wszystko było dobrze. Tu panie inżynierze też obracamy. O właśnie, świetnie. Zrobione. Dziękujemy. Kategoria srebrnego inżyniera, czyli zaczynamy już wręczać statuetki, a nie tylko same dyplomy. Pani magister inżynier Teresa Bilińska. Inżynier sanitarny po Politechnice Wrocławskiej, specjalizuje się w zagadnieniach wentylacji i klimatyzacji, instalacji gazowych, gazu ziemnego, LPG, kanalizacji, wody oraz sieci zewnętrznych. Od 2005 roku pracuje w Irlandii i Wielkiej Brytanii. To jest kategoria innowacje. Magister inżynier Teresa Bilińska. Pierwsza statuetka srebrnego inżyniera. Dobrze. Pan magister inżynier Łukasz Pytlarczyk. Zapraszam. Inżynier elektronik po Politechnice Warszawskiej, specjalność elektronika i inżynieria komputerowa. Zajmuje się projektami związanymi z biotechnologią i medycyną.
Pracuję w firmie MedicineSonic SA, gdzie zarządza działem badań i rozwoju. To jest kategoria technika medyczna. Inżynier Łukasz Pytlarczyk. Pan doktor inżynier Dariusz Raczkowski, zapraszamy panie doktorze, absolwent Wydziału Mechanicznego Wojskowej Akademii Technicznej, przewodniczący warszawskiego oddziału SIMP-u przez bardzo wiele lat, inicjator Warszawskich Dni Techniki, koordynator organizacji Mazowieckich Dni Techniki, członek honorowy SIMP-u, kategoria działacz stowarzyszeniowy. Doktor inżynier Dariusz Raczkowski. Teraz kategoria infrastruktura, magister inżynier Waldemar Rudowski. Zapraszam. Absolwent Politechniki Warszawskiej i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, przewodniczący Zarządu Krajowego Związku Spółek Wodnych i dyrektor Biura Wykonawczego tych związków z siedzibą w Płocku. Kategoria infrastruktura, magister inżynier Waldemar Rudowski. Chyba się będzie trzeba w moim kierunku tu powolutku przesuwać, tak, żebyśmy się wszyscy zmieścili. Teraz kategoria bliska mojemu sercu, czyli energetyka. Magister inżynier Kazimierz Ruszniak, zapraszam. Mechanik, energetyk po Politechnice Warszawskiej, współzałożyciel i wieloletni szef firmy Energoremont spółka z o.o. Zawodowo zajmuje się przemysłowymi wymiennikami ciepła, remontami, dostawami i oprzyrządowaniem serwisowym. Kategoria energetyka. Magister inżynier Kazimierz Ruszniak. Jeszcze jedna osoba będzie w tej kategorii srebrnych inżynierów. To teraz dział nauka, ta kategoria. Doktor habilitowany inżynier Eugeniusz Turyk. Zapraszam. Profesor Instytutu Spawalnictwa w sieci badawczej Łukasiewicz. Specjalista w zakresie spawalnictwa. Absolwent Politechniki Kijowskiej. Prowadził pracę z zakresu zmechanizowanego spawania w osłonie gazowej, blach i rurociągów oraz spawania hybrydowego. Kategoria nauka, doktor inżynier Tadeusz Turyk. Mamy komplet srebrnych nagrodzonych inżynierów w 2023. Jeszcze moment. A zobaczcie Państwo, im wyższa kategoria, tym więcej robiących zdjęcia. Ciekawy przypadek, czy... Dziękujemy pięknie. Zmieniamy kolor srebrny na złoty, czyli złoci inżynierowie 2023 roku. Zaczynamy od kategorii konstruktor. Inżynier Henryk Bukalski, inżynier mechanik po Politechnice Warszawskiej. Na Politechnice Kijowskiej uzyskał dyplom specjalności przyrządy mechaniki precyzyjnej. Uczestniczył w grupie wdrażającej obrabiarki sterowane numerycznie do produkcji części, co spowodowało rewolucyjną przemianę dotychczasowych metod wytwórczych przy obróbce skrawaniem. Kategoria konstruktor, złoty inżynier 2023 roku, inżynier Henryk Bukalski. Kategoria innowacje, pani magister inżynier Małgorzata Dulewicz, zapraszam panią inżynier, absolwentka Politechniki Świętokrzyskiej na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji oraz psychologii pozytywnej na Uniwersytecie Warszawskim. Potem studia doktoranckie w zakresie ekonomii w Szkole Głównej Handlowej. Wykorzystuje nowe technologie do podnoszenia efektywności procesu zakupów w firmie ASMET. Kategoria innowacje, magister inżynier Małgorzata Dulewicz. Kategoria infrastruktura, pan magister inżynier Grzegorz Kędzierski, zapraszam. Absolwent Politechniki Lubelskiej i Warszawskiej, członek Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, współwłaściciel i prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych Diakmost oraz Centralnego Laboratorium Drogowo-Kolejowego. Kategoria infrastruktura. Inżynier Grzegorz Kędzierski. Kategoria nauka. Pan profesor, doktor habilitowany inżynier Leszek Kiełtyka. Zapraszam panie profesorze. Energoelektronik po AGH, profesor zwyczajny w Politechnice Częstochowskiej, prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, ekspert i rzeczoznawca Izby Rzeczoznawców Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Kategoria nauka. Pan profesor Leszek Kiełtyka. Kategoria zarządzanie teraz. Pan profesor, doktor habilitowany inżynier
Leszek Rafalski, zapraszamy serdecznie. Inżynier budownictwa po Politechnice Warszawskiej, przez wiele lat dyrektor naczelny Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych, też przez wiele lat prezes Akademii Inżynierskiej w Polsce. Kategoria zarządzania, profesor Leszek Rafalski. I jeszcze jedna złota statuetka, kategoria menadżer, pan magister inżynier Ryszard Trykosko, inżynier budownictwa po Politechnice Gdańskiej, wiceprezes zarządu firmy NDI SA w Sopocie, która zrealizowała budowę kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną. To jest ten kanał i ta Mierzeja Wiślana. Obecnie kończy budowę najnowocześniejszego w Polsce centrum komputerowego, centrum komputerowe STOS dla Politechniki Gdańskiej. A jego budową życia jest stadion piłkarski Arena Bałtycka. Jakby ktoś tam na jakiś mecz jechał, obecnie to się nazywa Polsat plus Arena Gdańsk. Kategoria menadżer, magister inżynier Ryszard Trykosko. Poproszę o brawa dla wszystkich złotych. I pięknie, dziękuję. Momencik, zdjęcia jeszcze. Nie zasłaniajcie tam Państwo właśnie sami sobie. Bardzo dziękujemy. Została nam jeszcze jedna statuetka. Ona się różni tym od tej złotej i od srebrnej, że jest wysadzana diamencikami. Może nie za duże, ale diamenciki są rzeczywiście. Niestety osoby, która otrzyma tę statuetkę za chwilę, nie ma z nami, bardzo żałuję, więc przy najbliższej okazji ją przekażemy. Pan profesor doktor habilitowany inżynier Jerzy Lis, naukowiec, dydaktyk, organizator nauki, specjalista w zakresie inżynierii materiałowej i technologii chemicznej, członek korespondent Polskiej Akademii Nauk, rektor AGH, działacz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych. Diamentowy inżynier 2023 roku, profesor Jerzy Lis. Poproszę o brawa. No i chciałem powiedzieć, że teraz pięknie dziękujemy osobom wręczającym, bo ta najważniejsza część pracy została wykonana. Panią prezes proszę, żeby została to jeszcze przy mnie. Panie redaktor i panu ministrowi pięknie dziękuję, dlatego że pozostały nam jeszcze do wręczenia wyjątkowe statuetki z okazji 30-lecia i doszliśmy do wniosku, że statuetkę 30-lecia powinna wręczać osoba, która jest inżynierem ćwierćwiecza i ma taką statuetkę za ćwierćwiecze, prawda? Oraz ma także statuetki diamentowe i złote. Zapraszam pana profesora Michała Kleibera do nas. Panie profesorze, zapraszam. Złoty inżynier ćwierćwiecza, to właśnie on. Przewodniczący Polskiego Komitetu do Spraw UNESCO. Znany państwu doskonale pan profesor Michał Kleiber, przez wiele lat szef Polskiej Akademii Nauk. I zapraszam pana profesora Teofila Jesionowskiego. To jest nasz diamentowy inżynier, przewodniczący Konferencji Rektorów Polskiej Uczelni Technicznych. Rektor Politechniki Poznańskiej. Też honorowy złoty inżynier, sporo tych statuetek na pana koncie. Ale są wyjątkowe osoby, więc chcemy, żeby te wyjątkowe osoby wyręczały te statuetki złotych inżynierów 30-lecia. Pan inżynier Dariusz Kruk. Zapraszam do nas, panie inżynierze. Absolwent Politechniki Warszawskiej, Kolegium Mazowi, Innowacyjnej Szkoły Wyższej w Siedlcach, Wyższej Szkoły Działalności Gospodarczej w Warszawie. Ma uprawnienia budowlane w specjalności kolejowej. Pracownik bardzo wielu firm w branży budowlanej, w tym słynnego Strabagu. Jak państwo jedziecie pociągiem czy autostradami, to pewnie wszędzie widzicie tylko tę nazwę firmy pojawiającą się w bardzo wielu różnych miejscach. Brał udział w największych projektach modernizacyjnych linii i stacji kolejowych w Polsce. Miłośnik i pasjonat kolei. Wspiera oddolne inicjatywy reaktywacji kolejki wąskotorowych. Inżynier Dariusz Kruk. Poproszę o brawa. Złoty inżynier 30-lecia, pierwszy z czterech, bo cztery takie nagrody mamy do wręczenia. Pan magister inżynier Waldemar Pawlak. Zapraszam panie inżynierze do nas. Premier, prezes Rady Ministrów, wicepremier, minister gospodarki, rolnik, a ja bym jeszcze powiedział, że honorowy strażak w Polsce, bo chyba to jest to skojarzenie, które też najczęściej pojawia się w takim momencie. Poseł bardzo wielu kadencji, mógłbym długo wyliczać, także senator, prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, honorowy złoty inżynier z 2007 roku, magister inżynier Waldemar Pawlak, złoty inżynier 30-lecia przeglądu technicznego. Pan
profesor, doktor habilitowany inżynier Ryszard Tadeusiewicz. Zapraszam do nas, panie profesorze. Automatyk i informatyk, profesor nauk technicznych, popularyzator nauki, chociażby tutaj państwu opowiadał o sztucznej inteligencji, trzykrotny rektor Akademii Górniczo-Hutniczej, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, członek korespondent Polskiej Akademii Umiejętności, złoty inżynier pięciolecia 1999-2004, a teraz złoty inżynier trzydziestolecia, profesor Ryszard Tadeusiewicz. I wreszcie ostatnia osoba, też wyjątkowa w tym gronie, pan profesor doktor inżynier Andrzej Targowski. Nie ma go niestety z nami, ale zapraszam wnuczkę, bo wiem, że wnuczka jest i obiecała, że odbierze w imieniu dziadka tę nagrodę. Absolwent Wydziału Mechaniczno-Technologicznego Politechniki Warszawskiej. Pionier zastosowań informatyki w Polsce. Inicjator i realizator programu rozwoju informatyki. To na tej koncepcji oparty jest między innymi znany państwu doskonale numer PESEL. Co byśmy bez tego numeru PESEL zrobili? Od 1980 roku pan profesor Targowski mieszka w Stanach Zjednoczonych. Jest dożywotnim profesorem Western Michigan University. Tam wykształcił ponad 12 tysięcy informatyków. Profesor doktor inżynier Andrzej Targowski. A wnuczka Weronika Targowska odbiera w imieniu dziadka profesora tę nagrodę. To jest jeden z naszych przyjaciół polonijnych inżynierów, o których dzisiaj mówiłam. To właśnie pan inżynier Andrzej Targowski. Poproszę państwa o wielkie brawa. Może tak kroczek do przodu, żeby tu się nikt nie ukrywał w tym gronie, żeby wszystko było dobrze widać. Złoci inżynierowie trzydziestolecia. To jest właśnie to niezwykłe grono. Inżynier Dariusz Kruk, magister inżynier Waldemar Pawlak, pan profesor inżynier Ryszard Tadeusiewicz i pan profesor inżynier Andrzej Targowski. Takie znakomite inżynierskie grono. Dziękujemy. Można spocząć. Mam tylko prośbę właśnie do pana premiera. Do mikrofonu zapraszam, panie premierze, na chwilę. W imieniu nagrodzonych, ile razy myśmy się przy radiowym mikrofonie spotykali? A teraz tutaj. Szanowny panie ministrze, szanowni państwo. Dla mnie to wyjątkowa chwila i wyjątkowa także ze względów takich sentymentalnych, ponieważ z techniką spotykałem się od najmłodszych lat. Natomiast pokłosiem tego było zainteresowanie najpierw nauką w technikum samochodowym, a potem na Politechnice Warszawskiej po piątej edycji Olimpiady Wiedzy Technicznej. To mnie ośmieliło do tego, żeby startować to był 78 rok. A później sprawy się już potoczyły. Jak jesteś w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, to szanse się pojawiają i trzeba tylko je umieć wykorzystać. Wspominam też tą 30-letnią edycję z tym bardziej sentymentem, bo w 1994 roku byłem premierem i w naszym rządzie było, myślę, że najwięcej inżynierów w historii tej ostatniej. Było 9 inżynierów i to trzeba podkreślić, bo inżynierowie mają taką naturę, że rozwiązują problemy, a politycy mają taką naturę, że tworzą problemy. To się w pewien sposób uzupełnia. Aczkolwiek gdybyśmy samochody i inne urządzenia projektowali według takich zasad, jak się robi politykę, to byłaby jedna wielka katastrofa. Przy czym musimy też wszyscy z dużą pokorą popatrzeć, bo wspomniane tutaj w tym żarcie wspomniane osoby, to powiem wam tak, że w polityce pani Małgosia wygrywa z panią Marią bez problemu. Także takie są realia i z tymi realiami inżynierskimi trzeba się liczyć. Bo pamiętam w 2006 roku, kiedy powoływano premiera i jego zwolennicy argumentowali, że to jest taki premier, który tak skręci te mechanizmy władzy, że nie będzie żadnych luzów. Występując w imieniu klubu PSL-u mówiłem, że jako inżynier od samochodów chciałem zwrócić uwagę, że żeby prosto pojechać samochodem, to w układzie kierowniczym niezbędny jest luz. Więc luz i tolerancja są równie ważne i w polityce, i w mechanice. Z panem profesorem Michałem Klejbrem mieliśmy też taką ciekawą wspólną przygodę, bo kiedy wprowadzana była ustawa o informatyzacji,
to pamiętam, że jednym z elementów takim oczywistym dla inżynierów jest pojęcie interoperacyjności, to znaczy, żeby systemy się komunikowały. No i wtedy w Biurze Legislacyjnym Sejmu zderzyliśmy się ze ścianą, bo powiedziano nam, że czegoś takiego jak interoperacyjność nie da się opisać w prawie. Po prostu się nie da. Ale okazało się, że udało się to zrobić. I teraz, korzystając z tych doświadczeń, ponieważ jestem w Senacie, nie aplikowałem na żadne funkcje rządowe, przygotowałem taki poradnik dla kolegów ministrów, żeby właśnie potrafili te praktyczne doświadczenia wykorzystać i w swojej pracy zastosować, bo jednym z takich podstawowych wyzwań dla osób zarządzających administracją jest dobre gospodarowanie czasem i umiejętność, to taka jest dobra matryca Eisenhowera, rozdzielania rzeczy ważnych od pilnych, bo często sprawy pilne wydają się tak ważne, że trzeba je natychmiast realizować i przypomina to starą historię z budowy, że ten facet biegający po placu budowy z pustą taczką, bo taki zapiernicz, że nie ma czasu załadować. I to są takie realia, które warto sobie też uzmysławiać, kiedy mówimy o znaczeniu inżynierów dla cywilizacji. I tutaj nawiązując do wystąpień panów profesorów, chciałbym zwrócić na dwie rzeczy uwagę. Otóż pojawiła się niedawno taka książka Petera Zeihana, Koniec świata to dopiero początek, o upadku globalizacji. I to się dzieje na naszych oczach, to znaczy pandemia plus wojna na Ukrainie prowadzi do fragmentaryzacji świata. Trzeba to brać pod uwagę i stąd takie wyzwanie, że globalizacja się kończy, zaczyna się wyzwanie samowystarczalności. Na szczęście jesteśmy w Unii Europejskiej, jesteśmy w NATO, więc mamy dużo większą przestrzeń. Bardzo pod tym względem mocną pozycję mają Stany Zjednoczone i generalnie cały system NAFTA. Inne regiony nie mają takiego komfortu, żeby mieć energię, dostęp do żywności i dobrą demografię. I to warto brać pod uwagę w naszych też działaniach i planowaniu kariery. A na trzecie, a jeszcze jedna sprawa właśnie na zakończenie, trochę takie pocieszenie związane ze sztuczną inteligencją. Otóż w tym poradniku też się odwoływałem dla ministrów do twierdzenia Gödla o zupełności i niesprzeczności. To jest twierdzenie, które nawet na przykładzie liczb naturalnych mówi, że jak system jest niesprzeczny, to nie jest zupełny. Jak jest zupełny, to musi być w nim jakaś sprzeczność. I to jest o tyle pocieszające, to podobne trochę do zasady nieoznaczoności Heisenberga, ale to jest o tyle pocieszające, że żadna sztuczna inteligencja nie będzie na tyle sprawna, żeby tą barierę, bo to jest natura rzeczy, żeby tą barierę przekroczyć. I tutaj szukając podpowiedzi, ilu inżynierów było w moim rządzie, zadałem to do pewnego czata takie pytanie i potwierdził, że było wielu inżynierów i wśród nich wymienił profesorów Aleksandra Łuczaka i Mirosława Pietrewicza, którzy wiadomo dla wszystkich tutaj, że jeden był historykiem, a drugi ekonomistą. Dla maturzysty to byłoby oczywiste, że no komputer wydrukował, no to piszemy to w pracy maturalnej. I tym bardziej właśnie to, co pan profesor Tadeusiewicz tutaj podkreślał, jest ogromna rola mistrz i uczeń. Ten mistrz jest tutaj niezbędny, żeby ocenić, czy te halucynacje sztucznej inteligencji są wiedzą pożyteczną, czy trzeba ją skorygować. I żeby zakończyć takim optymistycznym akcentem, powiem o takiej historii, o takiej anegdocie trzech kamieniarzy. Otóż przechodzień spotkał w centrum miasta trzech kamieniarzy. Pyta się, co robisz? No, ciosam kamienie. Drugi, ja to ciosam kamienie najlepiej w całym mieście. A trzeci, a ja buduję katedrę. Czyli od szczegółu do wielkiej katedry. Wszystkiego dobrego i ogromne gratulacje dla całego środowiska za wielkie i bardzo twórcze budowanie bezpiecznej i dynamicznej przyszłości naszego kraju i naszej cywilizacji. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, panie premierze. Zaskoczył mnie pan troszkę tutaj, ale bardzo pozytywnie.
tymi wszystkimi informacjami inżynierskimi. Pamiętam jeszcze w czasach radiowych, jak pan premier był premierem, był bardzo oszczędny w słowach, powiem w ten sposób. I w radiu wszyscy bali się rozmów z panem zawsze, a ja byłem tam najmłodszy, więc często mnie tak typowano wtedy tam w sygnałach. Ja mówili, to zrób to ty z panem premierem. Ale bardzo mile to wspominam i naprawdę, naprawdę fajne chwile. Niestety to nie był żart z tą Małgorzatą Rozenek i z Marią Skłodowską-Kili. To się wydarzyło naprawdę, nawet chciałem pójść z nauczycielką potem rozmawiać na ten temat. Nie żeby załatwiać dla syna lepszą ocenę. Tylko chodziło mi, że tak sobie pomyślałem, że może to nie jest najlepsze, żeby w klasie taki był lider. Żeby tak te dzieci słyszały, że ta Rozenek jest lepsza, ale żona mówi nie idź, nie idź, bo będzie jeszcze gorzej. Więc w końcu nie poszedłem. Natomiast przepytałem syna dokładnie, trzy różne dziewczynki napisały aż o Rozenek, może ściągały od siebie, a może same na to wpadły. O Skłodowskiej tylko on jeden jedyny. Także no, takie czasy. Panie i panowie, jeszcze jedna ważna nagroda, a mianowicie honorowi złoci inżynierowie. To są takie wyróżnienia, które wręczane są przez redakcję, przez przegląd i przez kapitułę tym, którzy mają dyplom inżyniera w domu, ale znani są z zupełnie innych rzeczy. Czyli często jest tak, że ktoś nawet nie ma pojęcia o tym, że oni tymi inżynierami są. Pytanie, co będzie, ja się kiedyś czat zapyta o to. Gdzie ich wtedy zaliczy, tak jak pada profesora Łuczaka chociażby teraz. No, ale zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy. Czas w takim razie na tych honorowych złotych inżynierów przeglądu technicznego 2023 roku. Pierwszy z laureatów, Adam Bisek. Jeszcze poprosimy pana... Pana profesora? No, pani prezes miała wręczać tutaj te nagrody. Adam Bisek, technik budowlany, członek SITK-u, od ponad 50 lat prowadzi działalność gospodarczą, pasjonat lotnictwa i kosmonautyki, bo nie zdążyłem tu opowiedzieć tych wszystkich rzeczy, delegat Polski w Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw zagospodarowania przestrzeni kosmicznej. Czyli jakieś kosmiczne sprawy do pana inżyniera od razu. Jak proszę zostać z nami, Adam Bisek, honorowy, pierwszy honorowy złoty, drugi honorowy złoty, magister inżynier Marek Kłoczko. Zapraszam panie inżynierze do nas. Menadżer, działacz gospodarczy, poseł pierwszej kadencji, absolwent elektroniki na Politechnice w Budapeszcie oraz Wydziału Ekonomiki i Produkcji na SGPiS-ie. Liczne staże, studia w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Korei Południowej, Japonii, wiceprezes Stowarzyszenia Izb Europejskich w Brukseli. Działa w Izbie Krajowej Izby Gospodarczej, sekretarz generalny Krajowej Izby Gospodarczej przez bardzo wiele lat i stąd przede wszystkim pana inżyniera państwo powinni kojarzyć, wiceprezes, także dyrektor generalny Izby Gospodarczej i prezes KIG-u. Brawa. I trzeci tegoroczny honorowy złoty inżynier, magister inżynier Mirosław Kowalewski. Zapraszam pana inżyniera do nas. Technik, żeglarz, kompozytor, autor tekstów, w zasadzie powinienem powiedzieć inaczej, Zeyman i Garkumpel. Honorowy złoty inżynier w 1985 roku założył te... Tak dobrze o mnie powiedział. Jeszcze nie skończyłem, jeszcze tu parę dobrych rzeczy będzie. To jest człowiek, który gra tę muzykę w różnych miejscach i nie są to, niech państwo nie myślcie tak, jakieś takie proste szanty, bo to jest coś dużo głębszego i dużo więcej. On mówi o tym muzyka wiatru, wody i przygody połączona razem. Zresztą umówiliśmy się, że za chwilę będzie taka mała próbka dla państwa tego wszystkiego, co nas honorowy inżynier... Ale bankiet jest dopiero później. Zostaną. To jeszcze zamknięte będzie. I jeszcze jeden honorowy złoty inżynier. Doktor inżynier Janusz Steinhoff. Zapraszam. Zapraszam do nas. Polityk, minister gospodarki, wiceprezes Rady Ministrów w rządzie premiera Jerzego Buzka, poseł na Sejm wielu kadencji, specjalista w zakresie gospodarki energetycznej. To był ten rząd, który swego czasu miał odwagę rzucić wyzwanie dotyczące polskiego węgla, kopalń i paru innych rzeczy. Czas pokazał, kto miał rację i jak to wyglądało. Inżynier, doktor inżynier Janusz Steinhoff. Tak, panie premierze, zapraszam do mikrofonu. Żeby się trzymać już. Premier Pawlak był. Premier Steinhoff, zapraszam serdecznie. Szanowna Pani Prezes,
Państwo ministrowie, szanowny panie premierze, szanowni państwo, to dla mnie wielki zaszczyt, że mogłem przyjąć to wyróżnienie od środowiska, które niezmiennie od początku mojej drogi zawodowej darzę wielkim szacunkiem. Od 35 lat niestety odszedłem z wykonywania zawodu inżyniera. Wcześniej pracowałem całe życie na Politechnice Śląskiej. Byłem pracownikiem naukowym, naukowo-dydaktycznym. No, wiatr historii porwał mnie do parlamentu w 1989 roku. No i zaczęliśmy wówczas między innymi z Waldemarem Pawlakiem budować nową rzeczywistość, również gospodarczą. W tej rzeczywistości, w tej budowie rzeczywistości gospodarczej niesamowicie istotną rolę odegrali inżynierowie. To oni bardzo szybko dostosowali swoją działalność do nowej rzeczywistości ekonomicznej, do tych wszystkich uwarunkowań, z którym się nam, inżynierom, przyszło mierzyć. W tej chwili inżynierowie koncentrują się na jednym z najważniejszych problemów polskiej gospodarki, jaką jest transformacja energetyczna. Trzeba mieć bowiem świadomość, że energetyka musi być osadzona w realiach środowiskowych, musi być osadzona w tych realiach polityki klimatyczno-energetycznej, która nakłada na nas, na inżynierów, dodatkowe ograniczenia, z którymi musimy się mierzyć. Myślę tutaj zarówno o, po pierwsze, odejściu od paliw kopalnych w wytwarzaniu energii elektrycznej, ale również ciepła. Myślę o rozwoju energetyki wiatrowej, fotowoltaiki, ale również budowy w przyszłości na większą skalę biogazowni, no i energetyki jądrowej. To jest wielkie wyzwanie również dla środowiska naukowego, jako że ostatni projekt, który był w trakcie realizacji w 90 roku, został decyzją Sejmu i ówczesnego rządu zarzucony ze względów ekonomicznych. Proszę państwa, technika musi służyć ekonomii, natomiast ekonomia z kolei koncentruje się na opisywaniu rzeczywistości w sposób dość często nieprecyzyjny. My, inżynierowie, tak jak wspominał o tym pan premier Pawlak, podchodzimy bardziej konkretnie do wielu spraw. Ekonomia jest nauką społeczną i trzeba mieć tą świadomość. Ona opisuje rzeczywistość nie zawsze bardzo precyzyjnie. Natomiast my się musimy z tym mierzyć. Jeśli chodzi o rozwój Polski przez ostatnie 35 lat, no to muszę stwierdzić, że myślę, że nie jestem w tym odosobniony, że jest to jeden z najlepszych okresów w historii Polski. Jeśli by go oceniać poprzez analizę obiektywnych wskaźników. Nigdy Polska nie była tak nieodległa wskaźnikami ekonomicznymi, które charakteryzują stan gospodarki, od krajów najwyżej uprzemysłowionych. I trzeba mieć tą świadomość, że istotną rolę w tej ewolucji, w tej transformacji odegrali polscy inżynierowie, którzy potrafili się znaleźć w tej nowej rzeczywistości. Ja chciałem bardzo serdecznie podziękować za to wyróżnienie. Chciałem wyrazić państwu najwyższe wyrazy szacunku, no i liczyć na współpracę w przyszłości. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panie premierze. Doktor inżynier Janusz Steinhoff, nasz honorowy złoty inżynier 2023 roku. Panie i panowie, to jest ten moment na to rodzinne, uroczyste zdjęcie. Zróbmy wszystko, żeby to szybciutko i sprawnie przebiegło. Zapraszam wszystkich nagrodzonych z dyplomami, ze statuetkami.
i zapraszam także tych, którzy wręczali te nagrody i wyróżnienia do nas na scenę. Ja sobie pozwolę wziąć ten mikrofon, bo trzeba będzie pewnie posterować troszkę ruchem, żeby to wszystko dobrze wypadło i żeby się Państwo wszyscy w kadrze zmieścili. Ale spróbujmy, bo to jest ważny moment. Zdjęcie idzie w świat, potem oglądane jest w różnych miejscach, więc ważne, żeby Państwo wszyscy na tym zdjęciu byli wyraźni, czytelni. Podejrzewam, że ustawimy się w dwóch rzędach pewnie, ale zaraz tutaj pójdę do kolegi, który to zdjęcie robi, niech on steruje. Najwyżej poprosimy część Państwa właśnie o to. Część może, kto uważa, że może na dole, może być na dole. Na razie z góry się jeszcze wszyscy mieścimy. Proszę pamiętać o statuetkach, tak, i dyplomach. Za chwilę jeszcze sprawdzimy, czy wszystkie są dobrze, nie do góry nogami, logiem do przodu, bo to też jest ważne i istotne. Zapraszam, zapraszam, zapraszam. Środek trzeba wypełnić. Panią prezes na środek postawimy. Dobrze. Ostrożnie, jest, nie zniszczyło się, dobrze, bo się wystraszy. Wytrzymajcie jeszcze chwilę, bo tu sporo osób te zdjęcia robi. Jest taka nawet naukowo zrobiona praca, ile trzeba zrobić zdjęć, żeby powyżej 30 osób by wszyscy mieli otwarte oczy. Podobno 17 wychodzi. I któryś z tych 17 klatek zawsze spowoduje, że każdy te oczy otwarte ma, ale ile w tym jest prawdy, nie wiem. Inżynierowie wszystko potrafią wyliczyć. Mamy? Mamy. Zapraszam Państwa w takim razie z powrotem na miejsce. Pięknie Wam dziękuję za tę chwilę cierpliwości, ale to ważne i istotne było. Teraz jeszcze jeden z inżynierów przed nami, ten, który tak się tutaj już do głosu wyrywał wcześniej, więc będzie miał swoje 5 minut. Bardzo proszę, żeby Państwo tak cierpliwie teraz, bo musimy tu przygotować parę rzeczy. Żeby Mirosław Kowalewski, inżynier Mirosław Kowalewski mógł się tutaj ustawić. Wiele osób zna go pod pseudonimem Kowal. Człowiek, który grywa muzykę wiatru, wody i przygody. No, o 2 minutki uda nam się to wszystko spokojnie, szybciutko podłączyć. Powiem Państwu szczerze, dręczy mnie jeszcze jedno inżynierskie pytanie, bo tu się w trakcie tego dalszego dzisiejszego spotkania odzywały parę razy telefony komórkowe różne. Państwo słyszeli pewnie. Ale ktoś z Państwa ma telefon komórkowy, który zauważył, że raz dzwoni normalnym dzwonkiem, a innym razem ten sam telefon gra melodię z Ojca Chrzestnego. Zastanawiałem się kto, szczerze mówiąc, a drugie co mi przyszło do głowy, miałem szefa, który miał do różnych osób przypisane różne melodyjki i jak dzwoniła osoba, która nie robił, to tam grało Chopina, marsz pewien, Państwo się domyślacie jaki. Zastanawiałem się kto dzwoni w momencie, kiedy telefon dzwoni melodyjką z Ojca Chrzestnego. Daję do myślenia. To w międzyczasie podziękowania dla naszych partnerów, żebyśmy nie tracili czasu. Urząd Dozoru Technicznego, Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, Akademia Inżynierska w Polsce, Spółka NOT Informatyka, Warszawski Dom Technika, NOT oczywiście, Restauracja Awangarda, firma Royal Apple i nasi patroni medialni, Telewizja Nauka, TVP Nauka, wydawnictwo Sigma NOT i Liderzy Innowacyjności. Transmisja w internecie się kończy. Pięknie dziękujemy tym, którzy nas oglądali, byli wierni. Można to sobie będzie